wspieramy gminę Szczytną w tej kadencji. Witam pana burmistrza Krzysztofa Semia, sekretarza pana Waldemara Fernanda, skarbnik pana Jolanta Krzyczu, kierownik Polską Janusz Barbara Kot, dyrektor Centrum Kultury pana Janusza Krzesiu, radnego powiatowego pana Janusza Brzozowskiego, panią Teresę Baras, specjalistę do spraw oświaty, dyrektor szkół, nauczyciel szkół, rodziców, radnych, sołtysów i gości. Stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności i listy obecności, którą teraz stwierdzimy poprzez przyciśnięcie przycisku za, poseł się jest kworum do obrady. Poproszę o przyciśnięcie przycisku za. Bardzo proszę o prezentację. Rady Rodziców Szkoły Cześniki chciałam poprosić pana wójta i wszystkich radnych głosujących o pozostawienie jednego kursu, który został nam odebrany. Chodzi o godzinę 11:20. Tym kursem zostają rozważone dzieci najmłodsze z naszej szkoły i gdyby była taka możliwość, chcielibyśmy, żeby ten kurs pozostał chociaż do końca roku szkolnego, gdzie zostało go bardzo niewiele. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Jestem dyrektorem szkoły w Cześnikach i chciałam państwu powiedzieć, że jest to dla nas problem, ponieważ nauczyciele, którzy pracują w klasach 1-3, czyli uczą tych narzędzi najmłodsze dzieci nasze, pracują również w klasach 4-8. Po zakończeniu zajęć nauczyciele, żeby po prostu pracować, muszą przejść do starszych klas. Ja nawet nie mam możliwości zostawienia nauczyciela, który by się opiekował tymi dziećmi. To nie jest kurs, który się odbywa codziennie. To jest kurs, który jest 3 razy w tygodniu tylko i odwozi te najmłodsze dzieci. Od klasy zerowej do klasy 4. Tym kursem jeździ tak 12-13 dzieci, na wtorek najmniej, ale to jest odwożona zerówka i pierwsza klasa. I jeździ 8 dzieci małym busem.
Objechanie tych dwóch koloni to jest raptem 15 km. Zostało 20 kursów do końca roku szkolnego. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, żeby ten kurs utrzymać. Przynajmniej mówię do końca tego roku szkolnego, bo jest to problem, żeby w trakcie roku zmieniać w taki sposób plan cały. Mówię tym bardziej, że ci sami nauczyciele pracują w młodszych klasach, a później muszą przychodzić do dzieci starszych na lekcje. Stanowisko, że również ta sama sprawa dotyczy szkoły w Kolonii Sidno, do której są wychodzą dzieci z mojego obwodu wyborczego, że tak to nazwę. Ja też byłbym za tym, żeby do końca roku to pozostawić. Tam zostało liczyć dobry miesiąc czasu na to. Później by nauczyciele użyli nowy program, który był już dostosowany do tych wyjazdów, dojazdów. Ja tak jest moje zdanie, uważam, żeby to było racjonalne. Z tego, co tam ja się orientuję, to te oszczędności, to nie będą jakieś tam nie wiadomo jak kolosalne. Jestem za tym może też, żeby trochę tych kursów zmienić, ale mówię, poczekajmy, żeby do tego nowego roku, żeby się zaczął szkolnego. Ja bym był za tym. Dziękuję bardzo. No to proszę bardzo. Szanowni Państwo, może tak wyjaśnię, że odnośnie tych oszczędności. Celem naszym tutaj prowadzenia zmian nie były tyle oszczędności, co wprowadzenie jakichś zasad takich samych jednakowych dla każdej szkoły, dla każdego dziecka. Jakaś próba unormowania tego. Po prostu to nie jest tak, że my tutaj usiedliśmy, czy ja to zaproponowałem. Tutaj tą racjonalizacją rozłożenia się zajmowała pani dyrektor, tak? Pani dyrektor Skarpana i pani Teresa Bada. I naprawdę opracowanie tego schematu przejazdu zajęło taki dobry miesiąc, jeżeli nie dłużej. Czekaliśmy specjalnie z wprowadzeniem tych zmian do maja, żeby po prostu nie robić tego na wiosnę, kiedy jest zimno jeszcze, żeby w tych miesiącach letnich. Ja się obawiam jeszcze jednego, jeżeli poczekamy do września, nie zaczniemy wcześniej w ogóle wprowadzać takiej racjonalizacji, to na wrześniu może być za późno. I nie podołamy naprawdę kwestii dołożenia i może być taka sytuacja, jeżeli takimi małymi krokami nie będziemy szli w kierunku takiego normowania pewnych spraw. Może być taka sytuacja, że wreszcie nam jeszcze będzie potrzeba dwóch kierowców i dwóch busów. Ponieważ ja jeszcze mam taką informację. Proszę Państwa, była taka sytuacja, że dziecko musi czekać 3 godziny, 4 godziny. To tak, jeżeli tutaj mówimy o tym, że dziecko będzie czekało godzinę w szkole. Nie. Ile teraz tej chwili ma? Jak to jest? 12.40 wyjeżdża, tak? No tak, ale on jest 13. Tak, ja rozumiem, ale nie rozmawiamy o tym, że dziecko będzie wracało o 16, o 17. Tylko o 13. Panie Wójcie. I jeszcze jedna taka informacja. Ja się obawiam tego, że jeżeli ktoś miesiąc pracował nad takim grafikiem, my dzisiaj zaczniemy wprowadzać, to nie chodzi o te 1000 czy 2000 sposób dziennie. Wprowadzimy jakąkolwiek zmianę, to nam cały ten harmonogram nam poleci. I cała miesięczna praca pójdzie na to. I to tylko o to jest. Jeżeli byłaby taka możliwość, już moment. Nie wiem, tutaj jeszcze bym prosił, żeby pani Teresa Zaryk-Rawa-Głoski powiedziała o tych kryteriach i o tym wszystkim, o tych wyznacznikach, które spowodowały taki harmonogram, a nie inny. Ja się tego obawiam. Nie chodzi o 1000 złotych czy 2000. Tym bardziej, że jeszcze powiem tak informacyjnie, doszło nam dołożenie mieszkańców Stanisława do seniorów. Ja wiem, że tutaj będą zaraz głosy, że oczywiście starszym osobom się to nie należy i tak dalej. Ale to nie starszym się należy, tylko się nie zabiera dzieci. A to jest różnica. Starszym się tak samo należy dzieci. Zgadza się. I to ja się tego, ja bym prosił jeszcze tutaj zabranie głosu. Nie obawia, bo nie ma czego się obawiać. Prosiłbym o zabranie głosu osoby, które opracowały ten harmonogram. Później będziemy dyskutować. Proszę Państwa, od stycznia w referacie oświaty
nie do przyjęcia. Nauczyciele, opiekunowie również to potwierdzają. Kierowcy mówili, że jeszcze trochę to będziemy, cytuję dosłownie, uczniów z podwórka, z domu wyciągać. Że tak nie może być. Pośrednio rodzice również zwracali uwagę, że skoro po Kowalskiego jedziemy pod bramę, to czemu Kowalskiego X nie jedziemy pod bramę. Więc żeby to zracjonalizować i podejść do tego zdroworozsądkowo i zgodnie z przepisami prawa, żeby uczniowie nie dochodzili 4 km, tak jak mówi ustawa Prawo Oświatowe do szkoły, tylko żeby przynajmniej tą połowę drogi im skrócić i ich zabierać, postanowiliśmy to zracjonalizować, ale dostosowując się do obowiązującego regulaminu. Ponieważ w Urzędzie Gminy obowiązuje regulamin, który został ustanowiony, przyjęty zarządzeniem wójta gminy Świdno z dnia 18 lipca 2016 roku. Ten regulamin podpisują wszyscy rodzice, którzy chcą, żeby jego dziecko było dowożone. I tu nie chodzi o to, żeby zabrać, nie dowozić, tylko chodzi o to, na co zwracali uwagę kierowcy, że 5 uczniów kończy lekcję, ma być wóz i odwieźć dzieci. Nie mogą poczekać godziny, żeby było ich więcej. Nie mogą poczekać dłużej w szkole, żeby odwieźć ich później. Wszyscy mają żądania, żeby to dziecko, i nauczyciele, i dyrektorzy, i rodzice, żeby to dziecko od razu zostało odwiezione do szkoły. Ta racjonalizacja dowożenia ma na celu spowodować, żeby przytrzymać część dzieci w szkole i potem wspólnie razem ich odwieźć. I tak to dowożenie jest też z sobą powiązane. Bo zanim dojedzie autobus do Cześni, to on zabiera dzieci, które skończą lekcję w Jarosławcu. Jak skończą dzieci w Jarosławcu, odwożone są na Boży Dar i dalej, i potem zabierane są dzieci z Cześni. Są takie sytuacje, że w każdej ze szkół dyrektorzy musieli jak gdyby przystać na to, że przetrzymujemy jakiś czas dzieci w szkole. Dlaczego? Dlatego, że będziemy musieli tych kursów jak gdyby coraz więcej mnożyć, żeby od razu po zakończonych lekcjach odebrać dzieci. 15 marca 2019 roku odbyłam spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół na terenie gminy Świdno, skąd dowożone są dzieci. Wtedy ustaliliśmy, były już podane trasy, przystanki, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy i proszę mi wierzyć, wszyscy dyrektorzy w każdej ze szkół nie byli zadowoleni z tego, że muszą albo przyjechać wcześniej do szkoły. Bo jeżeli jedzie autobus z Świdna i wiezie dzieci do Jarosławca, a dziecko zaczyna o 10, to ono musi 2 godziny zaczekać, bo nie pojedzie powtórnie bus na 10 do Świdna czy do innej miejscowości i zabierze dziecko. I wtedy poprosiłam Państwa dyrektorów, żeby swoje uwagi dotyczące przystanków, opiekunów, no i tego, jak to zracjonalizować, żeby to było po prostu zdroworozsądkowe. Po prostu tak do tego podejść zdroworozsądkowo. I no, byli dyrektorzy, którzy zgłaszali, że trzeba przystanek zabrać, ten niepotrzebny może dołożyć. I na pewne sytuacje z panią właśnie też dyrektor Kosarską żeśmy zmieniali. Tam, gdzie były propozycje... z paniami dyrektorami, bo pani mówi o jednej pani dyrektor. Nie, to dopiero pani powiedziała o jednej pani dyrektor. Odbyłam 15 marca spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół, na który... A z panią Kosarską, żeście z panią doszli do porozumienia, że tak zrozumiało. Pani dyrektor Kosarstwa poprosiłam o pomoc, bo nie znam wszystkich. A resztę dyrektorów czego pani nie poprosiła? Byliśmy wszyscy razem i powiedziałam też, że jeżeli będą uwagi, pani dyrektor Kosarska, co powiedziałam? Jak będą uwagi, proszę do pani dyrektor Kosarskiej zgłaszać, bo nie zawsze ja będę w danej chwili w danym miejscu. Ale ze wszystkimi dyrektorami 15 marca odbyło się spotkanie. Na tym spotkaniu dyskutowaliśmy o
przestrzeganiu regulaminu, zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, właśnie organizacji bezpłatnego dowozu dzieci, drogi dzieci do szkoły i dołożonych uczniów do danej szkoły. Więc te sytuacje dla mnie były jak gdyby jasne. Dyskutowaliśmy o tym, może i również rozmawiałyśmy z panią dyrektor, że w sprawie, jeżeli chcieli, kiedy wpłynęło pismo państwa jednocześnie, że jeżeli w Jarosławcu skończą wcześniej uczniowie lekcje i można ich zabrać te 10 minut wcześniej, przyspieszymy ten kurs. To nie jest tak, że nie jesteśmy otwarci na rozmowy, na dialog, na tylko, no mówię, pani dyrektor zgłosiła na spotkaniu, że z Cześnik, że musi przetrzymać dzieci w szkole. Pani dyrektor z gimnazjum w Sidnie zgłosiła, że musi godzinę czy pół godziny przetrzymać dzieci w szkole. Pani dyrektor z Jarosławca, że są dowożone, przywożone dzieci wcześniej. No każdy ze pani z Kolonii Sidno też zwracała na to uwagę. Pani dyrektor z Kornelówki mówiła o tym, że trzeba jeszcze jeden przystanek ustalić, żeby tam zabrać dzieci, bo jest więcej dzieci. No o tym myśmy to dyskutowali, to zostało przedyskutowane. I do mnie nie wpłynęła do dzisiaj żadna informacja, że coś należy, oprócz pisma rodziców, które wpłynęło do... Przepraszam, ja zgłaszałam na zebraniu. To ja powiedziałam, że pani dyrektor zgłaszała na zebraniu. Pani dyrektor z gimnazjum, pani dyrektor z Jarosławca, pani dyrektor z Kolonii, pani dyrektor z Kornelówki, pani dyrektor z Koryszowa powiedziała, że ja nie mam problemów. To znaczy, przepraszam, że powiem słowo, to czyli pani wiedziała o tym, że rodzice proszą o to, żeby jednak nie zabierać tego autobusu, czernego busu. To znaczy, że wpłynęła do pani taka informacja i prośba rodziców. Ta informacja wpłynęła w dniu 3 kwietnia. Pismo wpłynęło po naszym czytaniu. No czyli tak, czy my rozumiem, no to właśnie, byście się spotykali 15 marca, czyli no wcześniej byśmy nie mogli wiedzieć o tym. No czyli wszystko zgodnie, że tak powiem, wszystko zgodnie. Jedna taka uwaga. Proszę Państwa, naprawdę paradoksalnie, bo tutaj ja tutaj odnoszę takie wrażenie, że nie wiem, rodzice czy mieszkańcy Cześnik się wydaje się wam, że jesteście mieszkańcy Cześnik. Panie wójcie, przepraszam za wyrażenie, bo tutaj pan radny ze Stanisławki to samo popiera. Także nie tylko radny. Ale pan radny nie powiedział o tym, że tam większość jest uwag mieszkańców nawet nie z naszej gminy, tylko z Żukowa. I to już jest dla mnie paradoks. Jeżeli my wysyłamy busa naszego, gmina płaci za dowożenie, na dzieci z sąsiedniej gminy, gdzie te gminy nam nawet złotówki nie dają za dowożenie. I jeszcze są takie rzeczy. A czy nie dlatego dowozicie te dzieci? Możecie ich odsunąć od nauki, bo wiecie, że im nie dacie nauki. Czy może nie jest to prawda, że za tym dzieckiem nie subwencja tak samo? Ja i nie jest nie korzystacie z tej subwencji. To nie jest subwencja na gminy. A dla kogo jest? Dla szkoły. A to szkoła, to pytam się, to szkoła, skoro straci ucznia, to nie straci subwencji i pieniędzy, i tych zaoszczędzonych nie wiem pieniędzy. Ale może pan zrozumieć jedno, że za dołożenie płaci gmina, a subwencja idzie do szkoły. To są dwa różne budżety. Rozumiem. To jest ten sam budżet. Rozumiem, no to słuchajcie, to może inaczej. Przepraszam, że daję mi słowo. Czy to chodzi o szkoły stowarzyszeniowe, czy samorządowe? Nie. Nie ma znaczenia, tak? Nie ma. Panie wójcie, to zapytam o jedną rzecz. Czy jest możliwe, żeby dyrektorzy nie przyjmowali dzieci z sąsiedzkich, to proszę zmobilizować nauczycieli i kosztem nie naszych dzieci z naszej gminy, czyli samorządowych dzieci z gminy Sidno, nie robić sobie na nich oszczędności. Ja rozumiem, tylko to proszę te uwagi zgłaszać do dyrektorów, nie do mnie, ponieważ... Zaraz, to chyba pan dochodzi, tak? Tak. No to o co chodzi? No to dopiero pan wójt powiedział, że za dłużenie dzieci płacimy my. Tak. No panie wójcie, no nie róbmy sobie jakichś tych wymówek. Mówmy, albo mówię, albo jeśli pan coś mówi, to pan myśli, co pan mówi, bo ja pana zwalczę na każdym kroku. Przepraszam. Proszę jeszcze raz. Za dłużenie płaci gmina. Subwencja idzie do szkoły. To nie są te same budżety. To nie jest tak, że my po stronie, państwa mi podpowiedzi, po stronie dochodów dostajemy do dziecka 8 tysięcy, po stronie wydatków płacimy za dłużenie. To nie jest tak. To są dwa odrębne budżety. Dwie jednostki. Rozumie pan o czym mówię? Ja rozumiem o czym pan mówi, bo rozumiem o czym pan mówi. Jeszcze jedna taka uwaga odnośnie dowożenia. Proszę państwa, paradoksem jest to, że my nie dowozimy
nawet dzieci, którym przedłożenie należy z Sitna czy z Jarosławca. Nie dowozimy. Do naszych szkół nie dowozimy. Natomiast dowozimy dzieci z zewnątrz. To jest paradoks. No to nie dowóźcie z zewnątrz. Pytam jeszcze raz. Zapytam pana wójta jeszcze raz. Czy jest możliwe, żeby dyrektor nie przyjął ucznia z zewnątrz? Jest możliwe. To proszę nauczyci, proszę zaprotokołować to, żeby nauczyciele nie przyjmowali i pan nie będzie miał wymówek, żeby dzieci nie dowodzić z zewnątrz. Ale to tak być nie może, że kosztem dzieci dowożonych z zewnątrz, by nasze dzieci mają zostać niedowożone. I to żadne oszczędności, panie wójcie. I rzeczywiście pani nie przepraszam, pani dyrektor ma rację. I tutaj kolega radny. A może wstrzymać się do końca jednak tego roku i nie robić zamętu, zamieszania, żeby dyrektorzy musieli układać nowe programy i nowy plan. To jest problem? Ja mam jeszcze jedną uwagę. Jeżeli na 6 szkół, 5 szkół potrafiło sobie jakoś z tym poradzić, jest problem. Tutaj jeszcze jedna uwaga. Bo jesteśmy najdalej i dlatego się upominamy. Bo my jesteśmy najdalej. Panie Janusz, pytanie jedno. Ile dziecko ma do szkoły w Cześnikach? Panie, przepraszam pana bardzo i panu powiem. Kiedyś za moich czasów i za pana czasów chodziliśmy na piechotę i nigdy nikogo pretensji nie miał. Skoro była ustawa i jest ustawa, że dzieci mają być dowożone i to ich dowozić. Jeśli jest ustawa, przepraszam, że 2 km czy 3 km mają być niedowożone, to proszę ich nie dowozić. Nie dopuśćcie dzieci. To jest moja propozycja. Przestańcie dowozić dzieci 4 km. Niech autobus jedzie do Niewielkowa, przywiezie z Niewielkowa dzieci, a nasze dzieci po drodze. Po drodze ma 2 km. I tak zrobić. Tak powinniście zrobić. I wtedy byście widzieli, kto by miał rację. Panie Januszu, proszę powiedzieć, co mamy zaprotokołować, bo robi się taka troszeczkę nieprzyjemna dyskusja. Ja chcę zaprotokołować to, co pan zgłasza. I proszę, jak jedna osoba mówi, a inna... Proszę zaprotokołować to, że jesteśmy przeciw dowożeniom dzieciom z zewnątrz. Jeśli z naszych gmin. Jeśli to ma się odbyć kosztem naszych dzieci. Bo pan wójt powiedział, że kosztem dowożenia dzieci z zewnątrz my musimy na to, bo tak powiedział. Bo to my musimy za nich płacić. No jak nie? No powiedział pan wójt, no jak nie? Pieniądze idą za dziecię. Przepraszam, no to co, bo pieniążki, jak idą z subwencji, to jest cacy do dyrektora, a jak idą do ułożenia, to już nie jest cacy? Czy to są co, to są małpy, a nie dzieci? No pytam się. Co jeszcze panie Januszu? Koszty do ułożenia są po stronie gminy. Subwencja niekoniecznie wpływa do budżetu gminy. O tak, na to dziecko. Powtórzę trzeci raz to samo i proszę słuchać mnie ze zrozumieniem, naprawdę nie mówić, że ja powiedziałam coś, czego nie powiedziałam. No to można to zostać. Ja tylko odpowiedź i kończę na tym swoje wystąpienie. Do pana kieruję swoje słowo, ponieważ ja na początku powiedziałam, że chcemy zracjonalizować. I ponieważ dzieci od 4 klasy mogą dochodzić do 4 km, to gmina dowozi tak, żeby było przynajmniej w połowie, 1,5 do 2, żeby takie dzieci też zabierać, a kto ma mniej, to już dochodzi. A ci, którzy mają 1,5, 2, to żeby ich zabrać. Bo tak jest na osiedlu Jarosławiec. Tam dzieci nie są dowożone, a mają 1,5 km. I teraz mają chodniki. Proszę? Mają chodniki, a nie pobocze. A czy to nie jest właśnie sugerowanie bezpieczeństwa? Znaczy bardzo proszę, że pan ustawa, prawo oświatowe mówi, że dziecko 4-8 do szkoły dochodzi 4 km. Nie mówi o tym, jak dochodzi i w jaki sposób. Jest to sprawa jak gdyby rodzica, nie szkoły. Natomiast w momencie, kiedy pan wójt organizuje dowożenia, tak, odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które wsiada do busa. I wracają, to kwestia wyjaśnienia. To jest bardzo, myślę, na rękę panu wójtowi i państwu radnym, żeby nie dowozić dzieci do 4 km starszych i do 3 km młodszych. To jest bardzo na rękę. Bo wtedy nie mamy jak gdyby problemu z dowożeniem. Tak powinniśmy zrobić od razu. Ale widzi pan, próbujemy zrobić, zracjonalizować przystanki, dowożenie, jaki jest opór społeczny. Będzie zabrane w ogóle dowożenie. Zobaczycie państwo, co będzie. Dlaczego zabrać tym maluszkom to dowożenie? No te 3 km, jeżeli ma do szkoły, dowieźć. Druga sprawa, która została poruszona, to za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor. I to myślę, że gdyby pani dyrektor, biblioteka, nie wiem, świetlica, zajęcia komputerowe, zajęcia zabawowe, inne, to nie są zajęcia edukacyjne, które muszą dzieci być w szkole. To jest kwestia o
uda tu w Jarosławcu przyspieszyć i pani nie będzie czekała te 60 czy 70 minut, tylko 40. Przepraszam teraz. To jest kwestia dogadania się i porozmawiania. To nie jest coś, czego się nie da rozwiązać. Ja tam bym nie powiedział, że lepiej dbamy o dzieci przykładowo Żukowa, bo jeden pan kierowca ma zastrzeżenia. Rozmawialiśmy na tym na komisji, zgadza się? Stosowania. Ja zaproponowałem, żeby do końca roku to zostawić. To jak na razie jest, a to wprowadzić po prostu od września, żeby dyrektorzy mieli czas na wprowadzenie tam, czy zajęć na świetlicach, czy po prostu umorzenie nowej radnicki. Ja wiem, że pani to zajęło również czasu, ale tak z mojego punktu widzenia racjonalnie by było prowadzić to od początku roku, niż jeżeli wprowadzać to przy końcu roku. Tak, ale to ja mam tak uwagę, czy my zaczynamy od września do wrzesienia i dyrektorzy się dostosowują do wrzesienia, czy odwrotnie, bo jeżeli będziemy czekali do września i we wrześniu otrzymamy sytuację taką, a nie inną, to się okaże, że my nie budowamy tego wrzesienia. Ale to się do końca przepraszam. Ale to się mówi, mówi się do końca, do końca przez rok. Często ich mijam po drodze, ja wiem nawet mogę to odpowiedzieć. Dzieci. A gdzie to jest? Jeden, tak, tak na tym rozmawialiśmy, jeden z pan kierowca jest, ustawa tam obowiązuje i tak dalej, ustawa o życie, życie, to foki strzela, bo tego będzie brał ten za młody, ten za stary, ten taki i tak. I ten, jeszcze nie ma taką uwagę, tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o kwestii dołożenia dzieci poniżej 5 roku życia, bo w ogóle tego tematu nie poruszamy, że gmina nie może dowozić takich dzieci, a my to robimy. No i chwała gminie za. Chwała, tylko z tym się wiąże odpowiedzialność. Zaczynicie to wiążą. No nie do końca. Nie do końca. My nie możemy tych dzieci, rodzic też, ja też jestem rodzicem i rodzic też musi jakiś minimum wysiłku włożyć w edukację, wychowanie swoich dzieci. To nie jest tak, że rodzic już wymaga, tak jak tutaj pani powiedziała, żeby gmina wysłała pisa na podwórek, żeby zabrała to dziecko. Ale gdzie tak zabiera podwórka dzieci? Jest tak. Panie Wojciech, to nie jest dyskusja na dziś. Panie Wojciech, nie. No ale przyjechali do mnie do podwórek na te tematy. Chcemy wiedzieć rodzice, nie? No gdzie skąd? Ja powiem tak. Dochodzi do takiej sytuacji, że dziecko kończy zajęcia o 13, 13.05 ma być zabrane. Dobrze, 13.15, nie? Nie bardziej się 5 minut, nie? Dobrze. A jeżeli będzie 14, to rozumiem. A tym bardziej jeszcze jest jedna kwestia. Funkcjonują świetlice, szkoły funkcjonują, są pracownicy obsługi. Wydajemy 9 milionów na teraz to wydatkowe. I brakuje na tą godzinę tutaj zorganizowania zajęć na tych. Panie wójcie, szanowna rado, panie przewodniczący. Wypełniony ten szkole, czy się świetlicy ktoś dobrze wypełnia? Właśnie, to jest, tutaj jest pole do czy będzie tam ja bardzo proszę jeszcze raz. Jedna osoba mówi, pozostałe słuchają, bo robi się niepotrzebny diagnoz. Także bardzo proszę, jedna osoba mówi, kończymy swoją wypowiedź, następna osoba zabiera głos. Bardzo panią teraz proszę o zabranie głosu, potem pana i pan pana Janusza. Proszę państwa, wszyscy się chyba zagalopowali, tak o co chodzi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że w przypadku tutaj tych wcześniej dzieci czekają 2 godziny lekcyjne. I tak jak pan mówi, że wszyscy dyrektorzy mają obowiązek zorganizować opiekę jak najbardziej, ale to jest koniec roku szkolnego, on ma budżet i godziny rozdysponowane. Ja się jak najbardziej dostosuję. Od września ja wtedy tak dostosuję plan, żeby po prostu się dostosować do busów. Ale w tym roku, no ja nie wiem, ja musiałam kogoś zatrudnić, a budżet, tak samo jak gmina ma rozdysponowany, tak samo my również mamy budżet rozdysponowany. I w tym momencie, jeżeli ja 3 razy w tygodniu, przez 2 godziny muszę kogoś wynająć, to jest 6 godzin tygodniowych. To jest no dla nas... Ja to jest kwota miesięczna. No, spora. Ale proszę podliczyć tak. No musiałabym podliczyć, już jak to jest koszt zatrudnienia nowej osoby. Mówię, a tutaj, no właśnie, a tutaj chodzi o przejechanie 300 km, bo to jest 20 wyjazdów po 15 km. Ja to rozumiem, tylko gdyby była taka możliwość, jeżeli my tutaj ten jeden kurs prowadzimy, cała ta spiska nam ucieka.
Ale do tego chodzi. To wybaczycie na dobro dzieci, czy na dobro... Ale pani Janusz, to już naprawdę, już nie róbmy tutaj pokój. Pan się zaczął, że te, takie pokój przesuniemy, wprowadzimy jeden punkt. Wszystkie pozostałe uciekamy. Czyli co mamy dalej przesuwać? Czyli generalnie wracamy do... Ale które kursy uciekają później? Bo ja rozumiem, gdybyśmy mieli jeden wóz i zatrudniamy jednego kierowcę na te dwa miesiące, dajemy do tego wóza, który specjalnie ten wóz. No ale pani mówi, ale co się, ale co do tej pory się zmieniło? Czy zmieniły się dzieci? Szkoły były te same. Było do tej pory to samo. No co się zmieniło? Chyba doszedł jakiś kurs, że teraz to samo. Do Stanisława i musimy jakoś to uregulować. No to pytam się jeszcze raz, mówicie, przepraszam, ja nie jestem przeciwny dowożeniom seniorom, bo tak samo są wasze. Ale panie wójcie, no nie róbmy sobie jakoś tej głosu. Rozmawiamy teraz o dzieciach, a nie o seniorach. To jest gminny problem załatwić seniora. W takim razie trzeba by dać jeszcze jeden. No to trzeba dać, skoro przepraszam, jeszcze raz wejdę w słowo. To skoro kosztem dzieci chcecie dowozić seniorów, czy kosztem seniorów chcecie nie dowozić dzieci? Pytam. Chcemy kosztem dzieci, chcemy unormować dowożenie. Pytam się, co się zmieniło od stycznia? Ja nie mówię tak. Senior. Zmienił się senior. Pytam się jeszcze raz, czy kosztem seniorów macie dzieciom zabrać kursa? No bo pan mówił ustalenie. Masz punkt wydrogu, jakie pan mówił ustalenie? Panie nauczycieli, będzie pan usatysfakcjonowany, jeżeli od maja ustalimy, że zgodnie z ustawą i w ogóle nie będziemy dowozić dzieci z sesji? Proszę bardzo, nie dopuszczę, ja już mówiłem jeszcze, potrzebuję jeszcze raz. Niech wiecie wóz do Niewielkowa, to zostawi dzieci wcześniej. Ale powiedziałem jeszcze raz. Jeszcze raz mówię, że pan zrozumie. Niewielkowa, niech zgodzi Żukowa, a zostawcie dzieci w Stanisławce, w Czyśnikach, w Kolonii Rzeczniki, bo 4 km im się nie należy. No i zostawcie, niech sobie jedzie wóz zapłacony przez gminę, niech dowodzi z Niewielkowa, a dzieci niech zostawią w Czyśnikach. Jeśli pan tak mówi, tak, ja wiem, co ja mówię. Ale pan przed chwilą powiedział, że... Że co? Że na dyrektorze... Nie powinni brać dzieci z Niewielkowa. Dlatego panu mówię, ja wcale nie zaprzeczam, dlatego mówię. Ale czemu pan to nie mówi? Niech pan powie do pani dyrektor. Ale to pan chce kusy zabrać. Nie pani dyrektor. Nie chcę, jeżeli nie. No to jak pan nie chce, to sprawa załatwiona. No to niech zostaną tak jak jest do końca roku. Zamykamy temat, będzie niepotrzebna ta dyskusja, zakończymy. Są uzgodnienia. Ja się tylko dziwię pani Baranowej, że przez miesiąc czasu robiła jakieś konsultacje, wywiady i do tej pory nie uzgodniała, tylko dzisiaj mówi tutaj dyrektorom, że może jeszcze porozmawiamy. Ale to, że wozicie seniorów, to nie jest moja sprawa, ale nie kosztem dzieci. Trzeba i seniorów zawieźć. Jeszcze mam pytanie, gdzie są nasi radni? Czyśniki, Kolonia? Czego pozwalacie, gdzie jesteście w oświacie na takie rzeczy, nie? Po co zabieracie? Jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy mówi zbyt cicho. 15 marca były ustalenia, uzgodnienia. Rozstaliśmy się ze wszystkimi dyrektorami, że wszystkie dalsze, bo wszyscy się muszą też w to wgryźć, zapoznać. Państwo radni macie trasy. Jest to trudne, żeby od razu wiedzieć, gdzie, o której, które klasy, o której godzinie kończą. I była informacja, że czekamy na informację zwrotną. Co jeszcze trzeba zmienić, jak jeszcze co trzeba ustalić. Nie pomyślałam nawet 15 marca, że Państwo z Cześnik będziecie chcieli zmienić, nie będziecie Państwo chcieli wydłużyć dzieciom o 2 godziny lekcyjne, czyli 90 minut pobytu w szkole. No to jest dla dzieci jest bardzo dobre, nie? Pani bardzo dobre. Że co? Że będą dłużej w szkole. Tak, na małych dzieci bardzo proszę. Pani Ksiądz, bardzo proszę. Bardzo proszę, że dziecko, jeżeli przybywa w szkole, się uczy. To po pierwsze. Po drugie, przypomnę panu, skoro pan mówi, że zabieramy autobusy, busy dzieciom, które przysługuje to, co zgodnie z ustawą, czyli do 4 klasy 3 km, powyżej 4. To powiem panu wcześniej. Dziecko z oddziału przedszkolnego dowożone jest na 900 metrów. Dziecko z oddziału przedszkolnego 2,2. Dziecko z oddziału przedszkolnego 2,1. Dziecko z pierwszej klasy, z drugiej 1,5. Dziecko z drugiej klasy 2,6. Dziecko z trzeciej klasy 2,5. Dziecko z trzeciej klasy 2,1. Dziecko z trzeciej klasy 2,1. Dziecko z trzeciej klasy 1,5. Dziecko z czwartej klasy 2,9. Dziecko z
czwartej klasy, 2 i 7. Dziecko z czwartej klasy, 2 i 2. Dziecko z czwartej klasy, 2 i 9. Wśród uczniów powyżej piątej klasy, które mają do szkoły, mogą do szkoły... Przepraszam jeszcze Panie Dyrektorze, żeby Pani wyczytała tych uczniów, którzy jeżdżą poza, dalej jak tego. Ale bardzo proszę, nie jest proszę, proszę mnie odsadzić. Bo Pani czyta ten kodeks, to są dołożone 2 i 2. A o co mi chodzi? Żeby Pani zrozumiała. Proszę przeczytać dzieci, które są dołożone powyżej 4 km i zapytam Panią wtedy, którędy te busy jeżdżą i dlaczego biorą te dzieci, które mają 2 i 2. Bo jeśli Pani mówi o tych, co mają 2 i 2 km, 2 i 6 km, które są, nie powinny być dołożone i ja mówię, że się zgadzam. Tak. Tylko pytam, jeśli bus jedzie z Niewielkowa, jedzie dziecko przez kolonię Cześniki Dolic. To pytam się, czy jest zasadne, żeby wziąć dziecko, które stoi na przystanku, czy stoi, nie wiem, no niech stoi sobie na przystanku, bo takie ustalenie. Czy on ma zabrać to dziecko, czy nie? Czy nie powinien zabrać? Proszę. Ja przytaczam tylko Państwa szkołę, dlatego że Pan mnie o to zapytał, Pani Dyrektor. To jest zestawienie, które przygotowała Pani Dyrektor. Ilość kilometrów. A mówię to po to, żeby Pan nie mówił, że czyśniki są w jakiś sposób pokrzywdzone, bo te listy, które docierają do gminy ze wszystkich szkół i kilometry, my tych uczniów dowozimy. I teraz zrobiliśmy tylko, żeby te kilometry, żeby to były kilometry dla wszystkich podobne. To po pierwsze. Czyli nie jest to dyskryminacja nikogo. Po drugie, akurat znam czyśniki, są mi bliskie mojemu sercu. Pracowałam w czyśnikach i wiem, i też pewnie potwierdzą to wszyscy dyrektorzy szkół, że im więcej mamy w szkole, tym lepiej. Jeżeli one nawet są z Niewielkowa, z innych szkół, bo każde dziecko w klasie to nie pusta klasa, tylko dzieci w szkole i na nich subwencje. Jeżeli już jedziemy do Cześnik, tam na koniec, to nie jest to problem, żeby dowieść i cieszylibyśmy się bardzo, gdyby te dzieci z kolonii Niewielkowa do Cześnik przyszły, bo szkoła wtedy wyliczyła setkę uczniów. Ja bym przypuszczał, powiem Pani więcej, ja bym przypuszczał, żeby te z Niewielkowa dojechały do Sitna, Pątka Jarosławca, by było auta. Nikt by ich do Jarosławca nie dowozi, Pani do Sitna, jest Pan, Pan po prostu przyjmuje swoje... Wie Pani, ja już różne rzeczy słyszałem i różne rzeczy widziałem. Dobrze, to ja Panu powtarzam. Przywiezienie tych dzieci do Cześni i spowodowanie, żeby tam była szkoła, która ma setkę uczniów, to jest dla wszystkich dyrektorów, nie tylko Pani Dyrektor z Cześni, marzenie. I gdyby takie dzieci do nas docierały, to naprawdę jej się opłaca dowozić. Ale nie opłaca się, zgadzam się z Panem, jechać po jedno dziecko do, nie wiem, Mioczyna na przykład. To się jest, nie opłaca. A przepraszam, a jest obowiązek jechać po niego, jak jest powyżej 4? A teraz odpowiadam. Ale jest obowiązek, czy nie? Teraz nie. Ale jest obowiązek, czy nie? No nie. Proszę Państwa, nie ma obowiązku. W ogóle... Powyżej 4 kilometrów nie ma? Nie ma. Poza założenia. Nie ma obowiązku dowożenia dzieci, które nie są w obwodzie. I Pan wywołał dzisiaj dyskusję, która w dalszej części we wrześniu będzie wprowadzana, że będziemy dowozić dzieci tylko do obwodów szkół. Czyli no, super, bo Cześniki na żadne dziecko nie dojedzie. Nie, do obwodowych szkół, czyli Cześniki będą miały dowóz, Kornelówka, która ma w obwodzie. Ale przecież się nie należy w Cześnikach do. Panie Januszu, proszę o spokój. Pani Teresa mówi, jak Pani skończy, proszę o zabranie głosu, podanie swoich wniosków do protokołu i przeniesiemy może dyskusję na posesję, bo będziemy tutaj dyskutować do godziny 20, będziemy tak nawzajem wymieniać te zdania, które ani czemu i kończąc, gwarantuję Państwu, że Pana wójta, Pan wójt miał na myśli dobro uczniów wszystkich, nie tylko Cześnik, ale wszystkich. I to, że właśnie spowodowane jest, żeby dostosować to dowożenie racjonalnie, żeby żaden rodzic nie powiedział, u tego to się zatrzymujecie pod domem, a po moje musi 1,5 km, żeby to zracjonalizować. I na dziś chcemy to w maj, czerwiec, kiedy są ciepłe miesiące, kiedy dzieci można odebrać, kiedy dzieci mogą sobie jechać starsze rowerami, nie wiem, można to inaczej do tego podejść. Próbujemy coś zrobić. I odpowiem Panu, że byłoby to niehumanitarne, jeżeli dziecko chodziło do pierwszej, do drugiej, do trzeciej, do czwartej klasy, a dzisiaj Pan wójt mówi, nie dziękuję, jesteś z Mioczyna, nie będę Cię dowoził. Bo przez 5 lat obiecane było, ktoś mu obiecał, że będzie go dowoził. I nad tym też myślimy i pracujemy, jak zrobić, czy dziecku zwrócić za podróż bilet.
to będzie za niego odpowiadał. Jeżeli przyjdzie do MZK, czy do innej dziecko od piątej klasie dochodzi, jest samodzielne. Może samodzielnie wrócić do domu ze szkoły, może do szkoły jechać. Nie ma obowiązku opieki, nawet rodzic. Rodzic może dowieźć do dziecka, ale nie musi. Natomiast obowiązek opieki jest do 10 roku życia. Ale jeżeli gmina zorganizowała dowóz, to w momencie, kiedy dziecko wsiada do busa, odpowiada za bezpieczeństwo tego dziecka. Jeżeli zorganizowała dowóz. Także tu nie chodzi o względy finansowe, tylko bardziej humanitarne, że tak się po prostu nie robi, że się rodzicowi z dnia na dzień mówi, że nie będę cię dowozić. Bo rodzic musi być przygotowany też na to, że w którymś momencie my nie będziemy dowozić dzieci poza obwodem, bo one muszą dotrzeć same. Ale ta sprawa jest rozwiązywana, wszystkie uwagi przyjmujemy. Jest dzisiaj to spotkanie, wezmę pod uwagę również te uwagi, z panią dyrektor porozmawiamy, przedyskutujemy i na pewno jakieś rozwiązanie znajdziemy. Bo dziś, tak jak pan mówi, ja nie mogłam przewidzieć 15 marca, że dziś takie spotkanie się odbędzie i ja dzisiaj się będę musiała tłumaczyć z tego, że dyrektorzy prosili, wszyscy i kierowcy. Niech pani coś z tym dowożeniem zrobi. Ale że kierowcy mają rozwiązanie. Nie, słuchamy opinii wszystkich. Kierowcy też nie są zadowoleni, bo też mają zmienione trasy. Dziękuję za jeszcze to wygląda. Ja mam bardzo jeszcze prośbę. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie 1000 zł dla szkoły na te godziny brakujące niż przesuwanie 10 kursów. Dlaczego nikt w tym kierunku nie zmierza? Nie idzie do tego, że może gmina powinna na jakieś 2 czy 3 godziny zajęć dodatkowych robić. Po to, żeby te dzieci miały zajęcia. Ja to jest od razu na gąta tutaj, że my chcemy jakiś, nie wiem, zrobić jakąś krzywdę. Czemu nikt nie wyszedł z tobą? No to okej, ale nie wiem, wcześniej. No i jakby tam mogła pani na temat tego pisemka się wypowiedzieć, byłbym wdzięczny. Podobna sytuacja, tylko jeszcze mniej czasu, bo 40 minut dzieci mają czekać w szkole. Więc też prośba do pani dyrektor, żeby w ramach swoich kompetencji organizacji pracy szkoły zorganizować te 40 minut dzieciom, czy w bibliotece, czy w inny sposób, czy zajęcia świetlicowe, czy no, po prostu przetrzymanie jakby tych dzieci do nas, czy SKS na przetrzymanie tych dzieci. Jeżeli chodzi o busy, też będziemy nad tym się zastanawiać. Właśnie żeśmy już rozmawiały wstępnie, chodzi o bus o tej 13.20. Nam jest zupełnie obojętne, czy to będzie pan Bochak, czy to będzie pan Witkowski, te dzieci zabierał. Chodzi o to, żeby one jechały spod szkoły, bo to są 5-, 6-, 7-latki i w rowie stoją, czekając na pana Bochacza, który robi cuda wiary. No właśnie. Więc ja bym prosiła, że jeżeli to będzie ten kurs, bo nam naprawdę i rodzice też nie mają nic przeciwko temu. Mają przeciwko temu, że to jest nie pan Witkowski. Dobrze, ja z panią dyrektor rozmawiałam. Tak, i prosimy tylko, żeby ten kurs zajeżdżał, no nie pod szkołę, nie w bramę, pod remizę. Ale jeżeli do mnie takie informacje, czy do pana wójta, nie dzisiaj docierają, to trudno, proszę państwa, żebyśmy my i jeszcze mam jedną prośbę, żeby to państwo panu Bochaczowi powiedzieli, bo ja takie rozmowy z nim prowadzę od 6 lat i nie odnoszą żadnego skutku. Ja jeszcze bym chciała tak zabrać głos w związku z tym, że pewnie nie warto czekać do września, bo ja się też obawiam tego, że jeżeli będzie po prostu wrzesień, to ja z planem tym organizacyjnym jest mi trudno naprawdę usiąść i w ostatniej chwili zrobić plan godzin, podział godzin na rozwozy dzieci. Tym bardziej, że ja wnioskowałam, że moja szkoła też od 8 zaczynała te zajęcia, więc byłabym po prostu w takiej sytuacji niezręcznej, no bo nie wiedziałabym, co mam zrobić, jak mam godziny świetlicy zaplanować, jak mają dzieci być przewożone po prostu z dnia 1 września. I jest moja też taka obawa po prostu, żeby nie czekać na ten ostatni moment, żeby przedyskutować, bo te dyskusje naprawdę były takie budujące i nie były ani w
po prostu trzeba porozmawiać i tyle. Swoje uwagi przedstawić i na pewno każdy tutaj jakieś wyniesie pozytywne informacje. W co wierzę, bo za każdym razem tak to się odbywało. Ale proszę, żeby po prostu na ostatnią chwilę tego nie ściągać, bo boję się, bo nie wiem, czy organizacyjnie dam radę później sama to ogarnąć, bo przez tyle lat w Siknie na przykład były zajęcia od 7.30, a teraz tym bardziej dzieci miały wcześniejszy przyjazd, bo pani akurat z Jarosławca tam spod prawie wcześniej, prawda, wcześniej dziecko przywoziła i musiały moje dzieci, pan Adam akurat jest opiekunem, musiał wcześniej jeszcze odjeżdżać tym autobusem. Także no są pewne po prostu takie drobne, ale istotne tutaj informacje takie, żeby to jednak wspólnie podjąć tę decyzję, żeby była po prostu wcześniej zorganizowana dowóz dzieci. Taką mam prośbę. Dziękuję. Proszę Państwa, tylko chciałabym podsumowując, bo tak przyszli rodzice z Czesik. Gdybyście Państwo zechcieli, gdyby Pani Teresa Bala z Panem Wójtem czy z Panią Bogdaną, by chciały się jednak pochylić nad tym i zastanowić, czy może udałoby się ten kurs jakoś wpleść i nie będzie to niczemu przeszkadzało. Gdybyście Państwu rodzicom po prostu coś w tej sprawie odpowiedzieli. Kwestia tych dwóch miesięcy. Jeżeli ja pamiętam z tamtego roku, dołożenie zrobiło się w takiej formie, bo nie były przyznane odpowiednia liczba godzin świetlicy dla szkół. Prawda, panie dyrektorze? W związku z tym dzieci nie miały po prostu opieki. Dlatego ciężar tego i tych wydatków przeniósł się jakby na dowożenie. I taka była sytuacja. Teraz musicie się Państwo liczyć z tym, że jeżeli będą te kursy ułożone tak, że dzieci będą czekać na tą określoną godzinę, liczba godzin świetlicy bardzo wzrośnie, bo trzeba będzie się tymi dziećmi zaopiekować. No taka jest prawda. Albo szukać organizacyjnie, tak jak pani dyrektor Jarosławca. No rozumiem, można szukać organizacyjnie, ale trzeba zrobić. Dlatego tak wyglądała sytuacja z dołożeniem. Szkole wcześniej tak nie zawsze był ten kurs. To był ten rok jeden wyjątkowy, że tak plan został ułożony. Ówczesny pan mówił, zgodził się na to, że ten kurs będzie po prostu. I my nie jesteśmy za tym, że tutaj się opieramy i kłócimy, tak jak państwo mówią, dostosujemy się od września. Co jeszcze, też chciałam się odnieść do wypowiedzi pani Moniki, że wcześniej, owszem wcześniej, ale z tego co ja zrozumiałam, z panią jak mówiliśmy, w tej chwili mamy okres przejściowy, żeby sprawdzić, przeanalizować, jak te zmiany, które wprowadzamy, będą wyglądały. I jeszcze mamy dwa miesiące niecałe, żeby po prostu dostosować się, przekonać, sprawdzić, jak to wygląda. Więc tylko moja prośba, gdybyście się mogli Państwo tylko pochylić nad tym, zastanowić i przeanalizować, czy można gdzieś znaleźć miejsce na autobusa. Proszę Państwa, tylko mogę odpowiedzieć. Pani dyrektor prosiła 15 marca, dała wszystkie materiały. Niepotrzebne jest dzisiaj spotkanie i rozmowa, bo my wiemy o tym i ja powiedziałam. Porozmawiajmy, zastanówmy się. Kto przyszedł z dyrektorów do mnie i powiedział, tu trzeba zmienić, tu trzeba usiąść, tu trzeba porozmawiać. Kto zaproponował? Dzisiaj doszło do takiej, a nie innej sytuacji. Zaraz, na spotkaniu dyrektorów od razu pani dyrektor mówiła. Tak, i powiedziałam, że wszyscy dyrektorzy muszą wziąć na siebie ciężar opieki w szkole. Protestowała również pani dyrektor z Jarosławca, z Sitna, pani dyrektor z Kolonii Sitna. Wyjaśniłam, jaki był przebieg i to tak, ale ja jeszcze
przeanalizuje do końca to spotkanie, bo myśmy dostali te informacje i dostaliśmy czas, żeby poinformować o tym wszystkim rodziców. Tak. Więc rodzice, akurat w tym czasie w szkole wcześniejszych zostało zrobione zebranie, rodzice zostali poinformowani. Przedyskutowali tą sprawę, przygotowali pismo. Które 3 marca, które odmawiają. Dyrektorzy, dodatkowo, bo tak jak pan mówi, pan tutaj poruszył, dlaczego ja z panią Kosarską, z panią dyrektor to robiłam? No przecież wszyscy dyrektorzy są odpowiedzialni, czy współodpowiedzialni za. Ale nikt do dziś tego problemu ze mną nie porusza. I druga sprawa, powiedziałam też podczas swojej wypowiedzi, że tak, jest czas, żebyśmy usiedli i porozmawiali. I zastanowili się, może w Jarosławcu się uda przyspieszyć i przyspieszy się wtedy wcześnika. Zastanówmy się, porozmawiajmy, ale to nie jest miejsce i czas, żeby o tym dzisiaj rozmawiać. Bo musimy siąść wszyscy dyrektorzy i za chwilę się spotkamy i będziemy analizować. No to dlatego właśnie o tym mówię, żebyś coś odpowiedzieć. Odpowiedź na pana zarzuty, że nic z tym nie robię. Na początku kwietnia dowiedziałam się o całej sytuacji, gdy nie mam rodziców, tylko pani dyrektor. O całej sytuacji pani zesłała już z Wolakiem. Staraliśmy się skonfrontować zarówno państwa, panią dyrektor od wcześniej razem z panem wójtem. Dlatego pan tutaj jest. Uśmiechem, żartem nikt nie chciał spotkać się z państwem indywidualnie. Dążyliśmy do tego, żeby takie spotkanie było, żeby pani dyrektor, pan wójt i rodzice wyjaśnili sobie całą sytuację. I proszę mi uwierzyć, że my nie jesteśmy na tyle władni tutaj, żeby zarządzać całym systemem oświaty. Staramy się pomóc każdemu. Nasze dzieci, proszę nam też uwierzyć, są dla nas bardzo ważne. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj i dzisiaj na ten temat dyskutujemy. Dziękuję. Proszę państwa, piękna sprawa wychodzi w gimnazjum i wyniosła pracę. Trzeba zdradzić się pochylić. Dzięki za pracę założone na wydłużenie, bo trzeba to od tego dokonać. Tylko proszę państwa, jak my tutaj mówimy o tym, że nie będzie dołożenia obydwu głosu, jesteśmy w ogromnym błędzie. Proszę państwa, patrzmy co na realnie na to wszystko. Do części przyjeżdża 12 uczniów z Niegrykowi. 12 uczniów do Jarosławca 35, w ogóle z innych szkół, obwodów, z innych gmin mamy 72 uczniów. A o tym się nie mówi. Ponad 800, prawie 900 tysięcy złotych. A o tym się wszystkie przychodzą do budżetu gminy. To jest subwencja, proszę państwa, na uczniów. Teraz tak, zabieramy dołożenie. No proszę państwa, no o czym rozmawiamy? Są 3 budżety gminy? Mogę jedną. No Boże, no na o czym rozmawiamy? Jest jeden budżet, wszystkie pieniądze z subwencji przychodzą do gminy. Dzielone na szkoły, dołożenie swoje. Jak my teraz zrobimy w ten sposób, no słuchajcie państwo, no, jak my teraz zrobimy, nie będziemy dowozić uczniów z zewnątrz, tracimy pieniądze. Dodatkowo w szkołach trzeba dać godziny warkusza na opiekę, opiekuńczo-wychowawcze zajęcie. Nie, proszę państwa, są pieniądze. Przejęliśmy to jeszcze raz, reforma słusznie, trzeba robić, trzeba to reorganizację. Proszę państwa, jak będzie wyglądała sytuacja? Mówimy o uczniach 1, 4 i 5, 8. W domu mamy dwóch chłopaków. Jeden jest 1, 4, a drugi wyższy. To ten wóz ma nie zabrać tego, który jest starszy, ma jeśli foto? Tak. Proszę państwa, o czym my rozmawiamy tutaj? Po co to było zrobione? Dla wygody, dla dobra dzieci. Dla bezpieczeństwa dzieci, proszę państwa. To nie jest tak, nie ma wszędzie podnik. To nie ma, tak jak się państwu to wydaje. To nie jest tak. To naprawdę jest bardzo trudny temat. Ja kilkakrotnie podejmowałem świat, się zajmowałem 100 razy. Poruszali się ten temat dołożenia. Proszę państwa, cieszą się gminy, jak mają dzieci z innych gmin. Te i jeszcze co? Te dzieci z innych gmin nie powodują zwiększenia liczebności oddziałów. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych innych kosztów. Tylko, że w klasie jest w oddziale zamiast 18, później jest 22, 23. Żadnych kosztów. Proszę państwa, jak to przeanalizujemy ekonomicznie i społecznie pod względem tematów ludzkich, to naprawdę trzeba, ja wiem, że to trzeba robić, bo gimnazja wygasła, trzeba zmienić. Nie mamy obowiązku do końca dołożenia do
do gimnazjum był obowiązek, bo trzeba było wcześniej przyjąć dzieci. Najpierw szły do Sitna, później poszły do Jarosławca. Zgadza się? No tak było. No musieliśmy ze Stanisławki do Sitna. Mieliśmy tak dwa gimnazja. Jak rzadko w która gmina, proszę Państwa. To wszystko są koszty. Ale proszę Państwa, my musimy w ogólnym rozrachunku. Proszę, co trzeba? To nie jest tak, że tutaj słyszę, w gminie są dwa budżety. Na oświatę przychodzą pieniądze idą do szkoły, a szkoły to są nic niesamorządowe. Szkoły stowarzyszeniowe, proszę Państwa, dostają subwencje na ucznia równie mniejszą niż subwencja, niż wydatki bieżące na uczniów w szkołach publicznych. I dostają, proszę Państwa. I dzięki Bogu trzeba wylić czoła przed tymi szkołami, że te szkoły w sytuacji, na pewnej sytuacji od 8 kwietnia podjęły działania, pomogły w organizacji egzaminów i innych spraw. Trzeba im podziękować tym nauczycielom za tak małe pieniądze, proszę Państwa. Że oni pracują, że utrzymują te szkoły, że jest dziecko ma blisko do szkoły, proszę Państwa. Bo jaka była sytuacja w szkołach? Słucham? Proszę Państwa, nie! Ja tylko mówię, dziękuję szkoły stowarzyszeniu o tym, że pomogły w organizacji, bo wiem, że pomagały w organizacji egzaminów. Do gimnazjalnych i do klasy 8. Proszę Państwa, wiem, że pomagały, a inne gminy miały kłopoty z tego. Proszę Państwa, to jest tak skomplikowany temat, ten ogólny wszystko, że proszę Państwa, jak uderzymy w jednym kierunku, tylko, bo kwestia nie wiem, o co tutaj chodzi do końca, z tym doburzeniem, na wiadomo, że jest odpowiedzialność, co do tego, że dzieci 5-letnie absolutnie się zgadzam. Myśmy o tym dyskutowali kilkakrotnie, mówiliśmy o fotelikach, o biegunach, o innych rzeczach. Przecież te tematy, które również poruszamy. Proszę Państwa, to jest faktycznie, nie możemy tego robić, bo to jest odpowiedzialne. Natomiast, skoro są opiekunowie i dzieci dojeżdżają, spróbujmy, kupujmy się jeszcze raz nad tym. Trochę będzie czasu, wakacje, nie będzie gimnazjum. I w szkołach podstawowych będzie łatwiej, będą rachunki zatwierdzone, bo w tej chwili jest okres taki, że rachunki są organizacyjne. To pani dyrektor Baranowa to wszystko przygotowuje, wiadomo. Trzeba to sprawdzić, zatwierdzić, kurator musi. I już będziemy wiedzieli, dużo będzie więcej informacji po zatwierdzeniu arkuszy. Ile dzieci, ile oddziałów, jak to będzie wszystko wyglądało. Proszę Państwa, wtedy dopiero będzie większa wiedza, żeby podjąć racjonalne decyzje. A tu trzeba patrzeć na wszystkie strony, tu nie można patrzeć tylko na jedną stronę, bo dwie godziny w niektórych szkołach, przykładowo szkoła wcześnika, gdzie będzie dzieci z niewielkowe, teraz coś tam się dzieje, to szkoło jeszcze może będzie więcej tych dzieci. Proszę Państwa, ale teraz słuchajcie Państwo, jedzie z Niewielkowa autobus i po drodze będzie zaraz wcześniej. Ile jaki jest koszt od granicy gminy naszej do Niewielkowa? Jaki jest koszt? To był tyś, żeby zakręcić te głosy. Ja? Zgadza się wszystko, tylko my stwarzamy, panie Przewodniczący, my stwarzamy dla człowieka, że to wojsko. Proszę bardzo. Z terenu gminy Sitno uczęszcza do innych szkół poza teren gminy i ile tutaj jest przewoźników, które odbiera te dzieci przyjęte? Proszę Państwa, gdybyśmy byli mieli taką siłę, już Pan o tym opowiadał, gdybyśmy porównywali na liczbę, analizowaliśmy to kiedyś, z naszej gminy uczęszcza w szkołach innych niż u nas. Gdyby te dzieci były z naszej gminy, wszystkie u nas, umieliby to podobną subwencję i podobną liczbę dzieci. Natomiast część dzieci jedzie, pracuje człowiek w Zamościu, nie ma siły na to, bierze dziecko i jedzie do Zamościa. I jak my ograniczymy dowożenia, będzie więcej, coraz więcej takich przypadków, proszę Państwa. Jeszcze się zmniejszy liczba dzieci, a dziecko to są pieniądze. Proszę Państwa, jak będą bony edukacyjne, proszę Państwa, za każdym uczniem, bo one już są w formie subwencji, ale jak będą docelowo, będzie walka o ucznia. Dbajmy o pieniądze, żeby było jak najwięcej. Proszę Państwa, subwencje mamy oświatowo prawie 6 milionów 272 tysiące. Subwencje oświatowe. 6 milionów 200. Zobaczcie gminę, która ma taką subwencję. Nie ma. Dobrze. Dokładamy 2 miliony 997. Dokładnie mam wszystko wyliczone, proszę Państwa. Tak, każda gmina dokłada. Bo to są dzieci, to jest bardzo istotna rzecz. Dlatego, proszę Państwa, dzięki za pracę, że to za wszystko zgadza się. Ja jestem sam nic wiadomo, nie muszę się wspierać, bo mam dużo, proszę Państwa, nie chciałbym z tego chodzić, bo jesteś jakimś razie inwalenty, bo to też jest niezdrowa sytuacja, chcę wykorzystać. I proszę Państwa, ale uczestniczę w spotkaniu, bo to jest
moja sprawa. Ja również przez lata prowadziliśmy, to były trudne tematy, dyskusje były bardzo trudne. Z dowożeniem jest ciągły kłopot. Był wiem, że były pomysły na podmiejskim wszystkim dać autobusy bilety. Proszę Państwa, chociaż podmiejskie jest dobrane gminy, do każdego zakątka by udało się zrobić. Proszę Państwa, odpowiedzialność. Dzieci pięcioletnie zgadza się, wiadomo, natomiast z tym naprawdę nie mogli wykluczają dzieci z innej gminy. Bo od granicy naszej do Brzukowa to jest 3-4 km. To jest 6 km nadrobienia drogi, a jak on wiecie 3 uczniów, to już wiecie 33 tysiące złotych. Sobie Państwo wyobrażacie to. Dowożenie całe nas kosztuje 0,5 miliona złotych, a dostajemy granicę 900 tysięcy subwencji dodatkowe służby zewnętrzne. To o wszystkim świadczy. Tu nie trzeba niczego żadnej filozofii. Pan ma, dziękuję bardzo. Pan ma inne matematyka, pan wójt nowy ma inne matematyka. Bardzo proszę. Proszę pan jeszcze. Złożyli. My upieramy się naprawdę, żeby już ten kurs został na całe życie, tylko po prostu chcemy, żeby on do końca tego roku, do szkolnego. I my naprawdę rodzice od razu napisali takie pismo, jeżeli dowiedzieliśmy się o tej sytuacji. Napisaliśmy pismo i nikt nie więcej na to pismo nam ani nie odpowiedział, ani go w ogóle pod uwagę nie wziął. Pozostałe zmiany wprowadzone bez naszej wiedzy. Nikt nie poinformował nas wcześniej, że nie będzie tak, że nasze pismo jest nic nie warte i zmiany i tak pójdą i tak pójdą. Dlaczego to tak jest? Odnośnie pańskiego pytania, to pismo jest naprawdę świetne. Jeszcze nie tu jest terminu udzielenia odpowiedzi. Wiedzieliśmy o tym, że Państwo będziecie na sesji i chcieliśmy o tym rozmawiać. Nie, przepraszam, chcieliśmy Państwo. Ja słyszałem o tych uwagach, że właśnie, że to obozimy starców zamiast dzieci. Słyszałem o tych uwagach, tak jak z panem Marekiem mówiłem, pan prezydent, to mogę o tych uwagach, że na przykład zabiera busa, nie chce na czwartki lewatetyczne dowozić, zabiera busa. Pytam się pani dyrektor mówi nieprawda. Ja sama chciałam, żeby te dzieci nie jeździły na czwartki, żeby się uczył. Było tak? Ja nie powiedziałam, że sama, tylko łącznie z radą będę go. Może ty z radą? Tak, zgadza się, ale tutaj mówię takie głosy, nie będę mówił, czy ale, że wójt nie chce, bo my naprawdę, proszę Państwa, jedna uwaga, Rada Gminy nie zabiera z dołożenia złotówki na to. Natomiast chcemy, żeby te 600 tysięcy, które mamy w budżecie na dołożenie, żeby nam do końca roku wystarczyło. Bo chcemy wybudować 15 km i chcemy 600 tysiąca się zmieścić. Nikt nie mówi o tym, że złotówka będzie zabrana na dołożenie. Albo wyskoczyć? Tutaj właśnie wypowiedzi pana sekretarza i tych dzieci zewnątrz. Panie sekretarzu, sam pan powiedział, ile dzieci naszych przeszedł do innych gmin. Proszę wystąpić, czy pan przez tyle lat wystąpił do prezydenta, no to żeby mu zawysłał młode dzieci? Do nas? Sam był pana śmierć. Zaraz. Po prostu, taka jest odpowiedź, taka jest uwaga. My jesteśmy hojni dla każdego, dla każdej gminy sąsiedniej my jesteśmy hojni. Wysyłamy busy, przywozimy wszystko. Inne gminy się z nami nie taskają. My musimy o każdą złotówkę ostro, musimy pisać, musimy podstawę prawną wykazywać, żeby nam zwrócili za to dziecko. I jeżeli nam się nie należy, odpisuje, każda gmina nam odpisuje. Nie należy się, my za to nie płacimy. Gdzie zostają te wydatki? U nas, w naszym budżecie. Powtórzę jeszcze raz, Rada Gminy nawet nie dyskutowała o tym, żeby złotówkę z dołożenia zabrać. Ale jeżeli będzie to szło w tym kierunku, z którym idzie, na przyszły rok będziemy potrzebowali 1 miliona złotych na dołożenie dzieci do szkół i 350-400 tysięcy dotacji dla NZK, czyli 1,5 miliona na dołożenie. Nie wiem, czy są jakieś propozycje zfinansowania budżetu w zakresie tych 1,5 miliona? A dlaczego tam zatrzymać? Proszę Państwa, nie wypadły dwa gimnazja, szkoły podstawowe zostały i półtora. Nie wiem skąd się bierze tak. Skąd się bierze, że uchodzą kolejne roczniki. Kolejne roczniki. Wracamy, to powie pani dyrektor,
bez kolonii Sitno, ja też chcę wrócić. Pani podnosiła głos, dyrektor z gimnazjum, ja też chcę wrócić do tego, bo jak inni nie czekają w szkole, to moje nie też nie czekają. Pani dyrektor z Jarosławca powie, to rano nie przywoźcie mi, bo ja też nie mam co robić. Więc my dziś się z dyrektorami, z państwem dyrektorem, ja się spotykam i sprawę dalej rozstrzygamy. I obiecuję państwu, że nikt nikomu dowożenia nie zabiera. Żadne dziecko, które było do tej pory dowożone i te listy, które zostały złożone przez dyrektorów, wszystkie dzieci wsiadają do busa. Na dziś. I tak jest. I jeszcze druga sprawa, panie sekretarzu. Ja ubolewam, że właśnie mamy takie szkoły stowarzyszeniowe. Ubolewam, że w państwie prawa nauczyciele zabierają, w świetle prawa zarabiają dużo mniej. Tak jest i z tym musimy się pogodzić. I to są dwa budżety. Bo szkoła stowarzyszeniowa to jest organ prowadzący, tak jak jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym. I to są dwa organy. Tak, to jest w ten sposób. Ja nad tym ubolewam. I jeszcze jedna uwaga. Gdyby w naszych szkołach były zajęcia pozalekcyjne, świetlice, zajęcia dodatkowe, języki, daję państwu gwarancję, że część rodziców nie zabrałaby dzieci do Zamościa. Dlaczego zabierają do przedszkola do Zamościa? Bo nie ma świetlicy do godziny 17. I jeżeli dziecko jest zabrane jako przedszkola, to ono się już wiąże z inną grupą i rodzic nie odrywa tego dziecka. Więc to nie na dowożenie powinniśmy pieniądze włożyć, tylko powinniśmy dać dyrektorowi, żeby organizował dzieciom dodatkowe zajęcia i dbał o efektywność nauczania i wysoki poziom w danej szkole. Gwarantuję państwu, że tych dzieci do Zamościa nie wywiozą. Dziękuję. Spotykamy się z państwem. Przepraszam, ja zamykam tą dyskusję. Przesuwam tą całą dyskusję do obecnego ustępnej interwencji i zapytania, jakie będą się działy. Proszę, zamykam dyskusję. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, wcześnika szkoły. Kto zrobił taką oferę wcześnika szkoły, jeśli zamyka? Kto? Chodziłem, prosiłem pani dyrektor, nie napuszczać ludzi. Prosiłem. I pan skóra na myśli. Śmiesznie powiedzieć, że ja u szkoły w Czyśnikach nie mam. Ja każde pieniądze ze wsi każdy z panią dyrektor. I ty masz mi powiedzieć takie słowa, że mnie nie... Ja w życiu cię nie zgodził na szkołę. Pierwsza sesja tutaj z panem wójtem, z panią. Nigdy się nie zgadzamy z panem Władkiem. Nigdy się nie zgadzałem na żadne zdjęcie szkoły. A coście w Czyśnikach zrobili? Wstyd! Wstyd, to ja ci powiem, że było spotkanie, tylko jedno zdanie. Zakończyć, bo jak będą dyskusje, niech się będą, też my nie mamy czasu, nie wiadomo ile wysiedzieć. Panie Krzysiu, jeśli pan ma odwagę, była komisja oświatowa? Była? Była czy nie była? Była. Byłeś? Ja zawsze jestem. Masz odwagę się przyznać, jak głosowałeś? Czy byłeś przeciwko, czy byłeś za odwołaniem tego kursu o godzinie 11 z minutami. Powiedz mi. Kurs jest... Ale odpowiedz mi na to pytanie konkretnie. Nikt nie mówił o żadnym kursu. Ja jeszcze raz panu odpowiadam. Spotykam się z paniami, z państwem dyrektorami szkół wszystkich. Współpraca nasza układa się bardzo dobrze. Do tej pory. Myślę, że dalej dojdziemy do porozumienia. Wszyscy są zamykamy dziękuję bardzo. Dwie minuty przed biega się do tego. Obszar ten jest utwardzony.
co nie generowałoby kosztów związanych z przygotowaniem terenu pod zadania autobusową. Dodatkowo do wspomnianego punktu doprowadzony jest ciąg pieszy, co gwarantowałoby bezpieczeństwo korzystających z przystani. Swoją prośbę motywujemy tym, że w chwili obecnej mieszkańcy nie mają możliwości korzystania z komunikacji autobusowej w drodze powrotnej z miasta powiatowego Zamość. W związku z tym niemożliwy jest powrót z pracy, szkoły, od lekarza i tym podobnym. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyższej prośby. Podpisała pani sołtys, jest to pan Mielki, mieszkańcy Karpów. Tutaj bym prosił pana kierowcę, żeby się wypowiedział, bo słyszałem, że są jakieś dobre prognostyki, jeśli chodzi o zrealizowanie tego pomysłu. Moje nazwisko Ładowski. Między innymi każdy mieszkańcy tej gminy, ale jeżeli chodzi o przystanek, bo tam słyszałem, że ma być przystanek zlokalizowany, być koło cykady. Tam nie ma żadnego ciągu pieszego. A tutaj już jest teren utwardzony do chwili wybudowania zatok oczywiście. Ja mówię. I na dzień dzisiejszy, czy jest taka możliwość, tylko jeżeli jest, to Rada Gminy, bo nie możemy tego ująć w naszym rozkładzie, dopóki nie będzie uchwała Rady Gminy, że tam gmina zlokalizowała przystanek. Czy jest to możliwe? No bo jeżeli nie, no to piesi będą dalej dojeżdżać samochodami osobowymi, ewentualnie innymi środkami rozwoju. Ja odpowiem tak, możliwość jest, ale obawiam się, że prędzej wyjdą zatoki tymczasowe niż tutaj, bo oczywiście będziemy musieli wystąpić po składę do generalnej dyrekcji, czyli na zarządcę drogi. I to ale będzie po co? Na zorganizowanie tego przystanku, bo nie. O zjazd. Nie. Z tego co się dowiedziałem, to musimy wystąpić. Zjazd jest. Zjazd jest, a przystanek organizuje gmina na swoim placu, poza pasem drogowym, a poza pasem drogowym do generalna dyrekcja. Ale ja się miesiąc temu miał bardzo ładne podanie w sprawie lokalizacji tego. Ja mam przygotowany wstępny rozkład. Trzeba nie zostawić nam. A odnośnie tej wcześniejszej uwagi, to ja myślę, że ta zatoka tymczasowa i tak będzie tam dalej, ponieważ mamy ją ujętą w porozumieniu z generalną dyrekcją, więc. Ale kiedy? W tej chwili nasze dokumenty leżą w Lublinie, są już zaakceptowane w generalnej dyrekcji. Poniedziałek, wtorek znajdą się na biurku wojewody. Więc myślę, że to jest kwestia trzech tygodni i zaczniemy te zatoki robić. Dobrze, a jak do tego się ustosunkowała Komenda Wojewódzka, powiem ci zapytać? Już tutaj Komenda Wojewódzka do zatok tymczasowych uwag nie wnosi. A ponieważ nie może wnieść, ponieważ to będą takie zatoki, one są zaprojektowane przez uprawnionego. Czas wykonania. Mamy w budżecie pieniądze. Mamy w budżecie z dróg tarpia, mamy wszystkie inne. Pieniądze, środki są. Tylko nie chodzi o czas wykonania. Myślę, że w maju. Czy w maju to jest zatoki? No bo tak, na dzień dzisiejszy. Ludzie chcą, żeby się zatrzymywać. Zatrzymujemy się, ale za 3000, że tak powiem. No. I teraz, czy mamy się zatrzymywać? Mam jeszcze takie pytanie. W tym proponowanym rozkładzie jazdy, które punkty są ujęte? Nie mogę więcej ująć punktów, ponieważ gmina nie jest właścicielem dróg, tylko i wyłącznie świetnie. A w Jarosławcu? Które przystanki są ujęte? W Jarosławcu jest koło szkoły. Koło szkoły, a koło osiedla? Na osiedlu też jest ujęte. A ponieważ miałem telefony z mieszkańców osiedla, że nie, jednak tam się busy nie zatrzymują. Ponieważ nie powiem tak, każdy prowadzi swoją działalność gospodarczą. Nie wszystkie przystanki są ujęte. Mają przystanki, linie przyspieszone i zazwyczaj był ujmowany jeden przystanek. Do 12 roku był ujmowany jeden przystanek, traktowany był na całej miejscowości. Od 12 roku, tak jak mówiłem, zaliczyli to do GP, podwyższonym standardzie, nie wiem w którym miejscu, no ale nie będzie. I to tą drogę. No i przystanki zlikwidowane. Tam, gdzie nie ma sali, nie było kiedyś przystanków, tam nie ma w tej chwili. I nie może być. No i przecież to nie od dzisiaj, dlatego przyjechałem, powiedziałem się, że jest sesja, przyjechałem zapytać. Ja mam taką propozycję, że równolegle z tym naszym obecnym biegiem na toku naszych spraw spróbujemy też wniosek złożyć w sprawie tego zjazdu na wagę, ale obawiam się, że szybciej te zatoki tymczasowe wyjdą. Ale zapytam,
tam nikt tego związku nie neguje, że tam jest związek. No bo tam to nie jest budowany nowy związek. Ja tylko przekazuję informację od uprawnionego budowlańca, który powiedział, że jeżeli będziemy chcieli na wadze, to też musimy wystąpić do zarządcy drogi o taką, z taką informacją. To znaczy, to w tej chwili nie ma zjazdu na wadę Moraczaną, czy jest? No zapytam tak. Jest, ale co innego zjazd, wie pan, ja rozumiem, nie pan złoży to podanie, naprawdę. Mamy też podanie, tutaj Rada Gminy będzie się musiała zająć sprawą, mamy wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Gminie, to chyba pierwszą gminę będziemy mieli taksówkę. Też musimy miejsca postojowe zapewnić. Też musimy ustawiać zarządcą dróg, czyli z powiatem. Był tutaj przedstawiciel powiatu. To nie jest takie łatwe, sam robił. On może wyrazić zgodę na zjazd na gminy na swój ten, natomiast na zjazd kursów liniowych, takich systematycznych i tak dalej, może nie wyrazić. Ale to... Ja nie mówię, że nie, może wyrazić, ale... Ale jeżeli, bo ja mówię na przykładzie kolegi, który jeździ do Rzeszowa i też ma taką samą sytuację w Wierzowym czy w Karasiu, tak nie pamiętam dokładnie, no i też ma taką samą sytuację. Nie mogli zrobić przy drodze, wjazd jest nawet na prywatnej posesji można zrobić, pod warunkiem, że się do tego zgodzi właściciel posesji. I no, co, nie ma zjazdu na prywatną posesję? Ja rozumiem, tylko jeszcze raz powtarzam. Jeżeli mają nam wyjdą te zatoki i wyjdzie nam ta koncekadę zatoka, więc będzie temat załatwiony. Ale to w maju już mają być zatoki, tak? Myślę, że jeżeli tutaj do wojewody podjęli złożyć wniosek, to wojewoda nie będzie trzymał z tym. Mam nadzieję. Mamy w niedzielę spotkanie z wojewodą, będziemy o tym rozmawiać. I ta analiza przebiegnie, myślę, że ciągle. No na dzień dzisiejszy nie ma co składać żadnego rozkładu, bo nie wiadomo co i jak będzie już. Ja bym prosił o otrzymanie się. I mam jeszcze taką propozycję, jeszcze dodam, ponieważ rozmawialiśmy też z mieszkańcami i chodzi o tutaj drugą lokalizację postojową za zakrętem na Cieśniki, czyli tutaj przed torami. Tylko to jest droga powiatowa i tutaj chcemy zerkę też zrobić. Czyli tutaj przy Krajówce. Ja wiem. Tutaj wizerwizacji pan. Tak, chcemy tutaj zerkę zrobić, bo tam mieszkańcy zgłaszali, że wiadomo jak jedzie podmiejski, czy... czy tam muzyki, które do Czesi, to też, żeby tam, bo wiadomo, skręcają na Czesinki, a nie jadą dalej na Niemcy. No tak, tylko zazwyczaj nikt nie wysiada w Karpiu i idzie do Wielczyny. Nie, ale dobrze. Ale to ten sam przykład, jeżeli będzie przystanek przy Cekadzie, to tak. Jeżeli ja mówię, przystanek byłby tutaj przy tym, no to już nie potrzebna jest zatoka przy stacji paliw na wjeździe na Czesinki. No dobrze, ale to jest pierwsze wyjście. Ja myślę, że to pierwsze wyjście za to pierwsze są. Tak, sprawdźmy, to są aspekty prawne, żeby można było to zajrzeć. Tylko jeszcze taka uwaga, że będziemy próbowali tą środkową zatokę przesunąć na Jarosławę, tutaj przed Laskiem. Bo mamy w Karpiu te trzy zatoki tymczasowe. Czyli naprzeciwko Cykady, tu na środku Karpia, koło pana Litwina, jakby to powiedzieć, i tutaj koło pani radnej skrętna Muszyna. I chcemy tą środkową zatokę, jeżeli nam się uda, w momencie realizacji. Ponieważ dokumentacja jest taka sama, każda zatoka ma dokumentację, opracowanie wymiany, wielkości i tak dalej, oznakowanie jest to samo. Jeżeli nam się uda przesunąć tą środkową, to damy ją tutaj na koniec Jarosławu, czyli przed Karpią. To znaczy chodzi o tą środkową zatokę. Czyli chcielibyśmy te trzy zatoki zorganizować. Pierwsza zatoka przed lasem, koniec Jarosławca za torami przed lasem, druga zatoka skrętna Łożyca, trzecia zatoka skrętna Czesinki. A mam pytanie, pan zajeżdża na ten raz Buracza, jak pan mówi, bo pan już robi następnego tygodnia? Nie, proszę pana. To wszystko musi mieć. Tylko żeby coś takiego zrobić, to ja muszę to ująć w rozkładzie do Urzędu Marszałkowskiego, czekać jest pod odpowiedni czas. No bo to nie ma tak, że ja sobie wpisałem i już jeżdżę. Są kontrole, które jeżdżą i sprawdzają, czy to jest, czy nie ma. No ja sobie mogę wpisać nie wiadomo co, a jeżeli to nie jest Urząd Marszałkowski, nie jest powiadomiony o tym, no to nie ma. Nie wiem, czy tutaj się posować tej właśnie opcji. Jeszcze, no proszę. Ja chciałam jeszcze
Radia właśnie proszą o to, żeby ta zatoka była przesunięta właśnie, żeby nie była koło cykady, tylko żeby się tutaj na tym utwardzonym placu, dlatego że tutaj jest chodnik, a tam jest skrzyżowanie i nie ma chodnika, nie ma tego dojścia bezpiecznego tutaj do tych mieszkańców. Czyli zrezygnować w ogóle z tej trzeciej zatoki, tak? Przy cykadzie? Tymczasowo, tymczasowo do przebudowy drogi. Zrobić tutaj na tym skrzyżowaniu tutaj dla Boży Dar i po prostu z realizacją tej zatoki koło cykady na razie by się wstrzymać. Do czasu tutaj wojeżery tutaj się nie zgodzą na tej rampie Buraczany, to wtedy zrobimy tą zatokę koło cykady. Panie Ceśku, ja panu namaluję linijki, pan wjeżdża i także do panu z tymi dokumentami procedować. To praktycznie z tego, co mi pan kolega mówił, to musi być podjęta uchwała o lokalizacji przystanku w tym miejscu. O, coś takiego. I dopiero, no bo ja muszę się też dając pismo do urzędu marszałkowskiego, nie wiem, muszę się podejrzeć dokumenty, czy gmina. Ale może spróbujmy dzisiaj zapisać protokole, głosowanie, zgodę Rady Gminy. Tak, jeśli następne prawda pozwolą, to wtedy przystępujemy do tego pomysłu. A jeżeli będzie potrzebna uchwała i mamy na następną sesję w maju i nie wyjdą nam do następnej sesji te zatoki nasze tymczasowe, to wtedy podejmiemy tę uchwałę. Tak, formalnie uchwała, panie Rada, będzie miał już informację, że Rada nie ma. Zgoda jest. Ja myślę, że Rada, oczywiście ani Gmina, ani Rada Stryjska. Nie będą się nie pojawiać. Proponuję do komisji panią Grażynę Blaszkę, panią Violettę Wiek,
pana Kazimierza Tomasza. Czy to da się państwo zgodę? Czy są jakieś inne kandydatury? Ktoś chce, albo ktoś ma kandydatury zgłosić? To przystępujemy do głosowania. Thank you.
5 tysięcy zwiększenia i zmniejszyliśmy rezerwę ogólną. Szanowni Państwo, do projektu uchwały. Pytania? To przystępujemy do głosowania. Czy na postępowanie środki, czy na Rada Gminy Sitno z dnia 26 kwietnia 2019
zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie powierzenia gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Na podstawie artykułu i ustawy Rada Gminy Sikno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Sikno a gminą Józefów w sprawie powierzenia gminy Józefów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Paragraf drugi. Szczegółowe zasady realizacji zadania, w którym mowa w paragrafie pierwszym określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Józefów a gminą Sikno. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sikno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja też poproszę panią Barbarę o wyjaśnienie. Po prostu po pobycie ludzi niepełnosprawnych starszych w domach, w szpitalach lub w zakładach leczniczych jest problem z tymi ludźmi, dlatego że trudno, żeby wrócili do domów rodzinnych, bo nie zawsze już ich mają te domy i nie ma być opiekować, bo wymagają opieki. Dlatego w Józefowie, w gminie Józefów powstały trzy rodzinne domy pomocy i z projektu Unii i owe po prostu mają wolne miejsca na umieszczanie tych domów. Dlatego w porozumieniu z kierownikiem GOPS-u w Józefowie jest szansa, żeby nasi mieszkańcy mogli przebywać w tych domach. Dlatego musi być zawarta uchwała Rady Gminy i porozumienie pomiędzy wójtem gminy Sikno, pan Krzysztofem Seniem i burmistrzem Józefowa, panem Romanem Jurą. Dlatego moja prośba taka, żeby przyjąć tą uchwałę i wstępnie pan burmistrz z naszej strony już podpisał porozumienie, które będzie wysłane do burmistrza Józefowa. Jeżeli będzie podpisane, będziemy mogli umieszczać osoby wymagające takiego wsparcia właśnie w rodzinnym domu pomocy Józefowa. Otwartość w tych domach przez 5 lat wynosi 700 zł i tą odpłatność 700 zł miesięcznie. Tą odpłatność, bo to jest 70% kosztów tak jakby wnoszonych przez mieszkańca. Jeżeli mieszkaniec nie ma takich środków, to pokrywa rodzina lub na całą gminę. To są zasady takie same jak przy domach pomocy społecznej. Te domy powstały ze środków unijnych i one są dofinansowane przez 5 lat, dlatego wystarczy tylko 70% i kwota nie większa jak 700 zł. Ta kwota jest ustalona już na lata 2018-2023 i przez te lata po prostu nie się to, czy rodzina nie musi ponosić kosztów, jeżeli kwota z renty, a z renty jest to kwota, bo 1000 zł prawie każdy posiadający znaczny stopień niepełnosprawności taki pieniążek posiada. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że skierowanie do domu pomocy w Krasnobrodzie na przykład od tego roku była kwota 3055 zł, wzrosła kwota do 3200 zł. Domu pomocy przy pomocy nie tylko w tych domach, w których mamy już mieszkańców,
Różance z kwoty 2745 zł do 2952 i w domu pomocy w Teodorówce z kwoty 3075 zł wzrosło do 3300. Z tym, że mieszkaniec, jeżeli ma na przykład rentę czy emeryturę w kwocie 1000 zł, to z tej kwoty 70% są przekazywane na dom pomocy społecznej, natomiast te 30% zostaje unieruchomieniem na ręki na takie niezbędne środki. Dlatego zawieramy to porozumienie, żeby po prostu zmniejszyć koszty i wydatki budżetu. No bo wiadomo, że środków nie mamy, no i od początku nie mamy. Wiadomo, że cena jakby się utrzymała. 40/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I załącznik. Czytamy? Dziękuję. Załącznik tego dokumentu, który mam na pierwszy zapoznanie. Uchylamy uchwałę numer 6/40/2019. Tą podjęliśmy 2 miesiące temu. Dlatego, że były tam małe błędy. Te błędy zostały zaobserwowane przez Dyrekcję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Poprawiliśmy to zgodnie z pismem, które otrzymaliśmy właśnie z tej jednostki. Musimy podjąć to, ten regulamin, który został w tej chwili już przygotowany w formie kolejnej uchwał. Czy są jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny punkt to jest sprawozdanie z
realizacji programu współpracy gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Sitno za rok 2018. Sprawozdanie zostało dołączone do materiałów. Zapytam, czy są jakieś pytania? Jeśli są pytania, to bym pana wydał, to się było wyjaśnione. Jeśli oczywiście są pytania, to które jest dosyć szczegółowo to jest opisane. Thank you.
praktycznie jest wykupiona. Brakuje nam 2,5 tysiąca do podatku. Poniedziałek będzie jedną fakturę, już wtorek albo poniedziałek będziemy mówili. Temat solaru, jak to dzisiaj mieliśmy w Lublinie, podpisany aneks numer 4. Ostatni, do końca kwietnia odbieramy. Kończymy odbierać piece solary, mamy rozliczamy inwestycje, także można powiedzieć, że jakoś wybrniemy z tej sytuacji. Tak. Wnioski drogowe złożone. Droga powiatowa 11 km złożona w tym roku, czyli do końca wzrostu. Drogi gminne złożyliśmy tak, tak jak już mówiłem, ale po kolei. Wcześniej Polonia do Wogru, czyli do zarządu województwa lubelskiego. Już mówię, kwota tej drogi wcześniej Polonia, tutaj pani Adolfie chodzi, 64 595, udział własny gminy 20, wnioskowano o dotację 44 600. Droga Jarosławiec, po 7. Strona prawa, 1150 metrów, kwota z kosztorysu na razie na około 800 tysięcy. Kolejna droga Jarosławiec, strona lewa, 960 metrów bieżących, kwota kosztorysowa 830 tysięcy. I droga Stawów, tutaj chcielibyśmy dokończyć tę drogę, bo tak mieszkańcy zabiegali na nas, zebrali tutaj koło pana Maksymowicza, brakujące 500 metrów. 500 metrów, wartość kosztorysowa 183 tysiące. Sporo. Ale myślę, że będziemy musieli to zrobić w tym roku. I jesteśmy już po przedmiarach tych dróg gminnych, które będą realizowane z naszych własnych środków, które są jedne w trzecie, powiem tak wkrótce o tych drogach. Wcześniki miasteczko, 150 metrów bieżących, z kosztorysu na wychodzi 32 tysiące 400 zł. Czyśniki Kolonia Górna, 200 metrów. Tak chcemy po prostu w tym roku, panie informacyjny, te odcinki tak wydłużyć, tam gdzie jest na przykład brakuje 300 metrów, to żeby już nie dzielić po 150 metrów, to zrobić. 300 metrów czyśniki, żeby nie dzielić, ponieważ mamy w budżecie mniej, mamy 20, wychodzi 50. 100 metrów zostały takie. Dołożymy. Już żebyśmy znowu nie szatkowali w przyszłym roku ceny, musimy się spotkać na którejś sesji, czy na spotkaniu organizacyjnym, ustalić, które drogi chcemy w przyszłym roku zgłosić do dofinansowania i nie umować w budżecie na 2020 rok takich odcinków po 100 metrów. No to nie ma sensu. I dlatego chcemy tutaj w tym roku pokończyć ten. Tak, żeby nam tutaj Stawów zszedł, bo kolejna droga to jest Stawów, jedna jest zgłoszona do wojewody, a druga Stawów Podleśna 310 metrów, wychodzi nam kosztorys 90 tysięcy. Mamy 20, więc będziemy brakowało. Ale myślę, że zrobimy 300 metrów. Myślę, że będzie spoko. Czołówki 150 metrów bieżących, tutaj do pana Zdeba 31 tysięcy. To jest oczywiście, nie wiem jak poczytamy być, ale takie mamy kosztorysy. Kordonówka od szkoły do skrzyżowania 220 47,5 tysiąca. I co jeszcze? Czołki tutaj na tym zakręcie chcemy 50 wyłożyć. Tutaj pan radny wie, tam jest problem taki, że mieszkańcy chcą się włączyć do drogi powiatowej. Jeżeli oni się nie włączą ze zjazdem swoim, my będziemy mieli problem później z naszym drogą. Więc musimy 50 metrów na skrzyżowaniu wyłożyć w pierwszy przed miesiącami. To jest 50 metrów. I powiem jeszcze informacyjnie, że na razie do przetargu nie będziemy zgłaszali drogi karnej, kierunek Pankowa, ponieważ czekamy tutaj na te zatoki i zobaczymy, ile nam zostanie środków. Też byśmy chcieli całą tą drogę zrobić, bo tam brakuje jeszcze 400 metrów, czyli jakieś kosztorys 84 tysiące złotych. Może nam z tych zatok troszeczkę zostanie na jeszcze ułożyć, też byśmy chcieli całą tę drogę zrobić. I jeszcze droga Bożyna Kuliny. 300 metrów bieżących, kosztorys 50 tysięcy euro. I też czekamy z tą drogą do prawdopodobnie do września, ponieważ na koniec, do końca lipca mamy obiecane wykonanie rozgraniczenia, wskazania pasa drogowego. Mamy podpisaną umowę z firmą geodezyjną właśnie i firma podjęła się rozgraniczenia tej drogi i rozgraniczenia drogi rozwoju. Rozdolny w kierunku pana Dobry. Myślę, że drogi mają tylko, tylko tak tutaj wnioskowaliśmy, żeby zacząć od Bożego Daru, bo chcielibyśmy w tym roku jeszcze
Mamy budżecie 50 tysięcy, oczywiście nie zabieramy tych środków i chcemy we wrześniu tylko produkować. I tak produkcja chyba było tyle. Co jeszcze? Dobra informacja jest taka, że jeżeli tutaj ten wniosek przejdzie powiatowy i nasze wnioski, chyba nie będziemy musieli w tym roku kredytu zaciągnąć. Tutaj wcisnę panią skarbnik, wcisnę co można i te pani skarbnik tam się przydusi, to mówię, że jeszcze mam 100 tysięcy znajdę, jeszcze 100 tysięcy, także jest taka dobra informacja, że na razie jest kredytu się zciągnąć. Chcemy te wszystkie odcinki tego pokończyć. Zastanowić się nad przyszłym rokiem. Przyszły rok wiem, że wolę też ma takie plany ambitne na tą stronę tej bitwy komarowej. 25 km bodajże. Więc będzie nas żaden spod czekał. Co jeszcze? Rozwozimy oczywiście ten żużel, który mamy. Mamy obiecane 300 ton podsypki z solą. Maj, czerwiec. Będziemy robić tą drogę wzdłuż pasa, nie, kart wzdłuż w pasie kolejnym. Chcemy to wysypu, bo tam możemy zrobić, także myślę, że na jesień oczywiście mamy też po całym może sam wysypowy. A to jest daleki temat. Jesienne, także prace są wszystkie prowe. To jeszcze zapraszam na najbliższe spotkanie. Pierwsze w niedzielę mamy spotkanie tutaj o 13. Zapraszam Was w Arabii i mamy o 13 tutaj centrum kultury spotkanie z wojewodą lubelskim, z panem posłem Zakiślakiem, z panem senatorem Krzysztofskim, ze starostą zamojskim i z panem Marią z Zakiślakiem. I dobrze byłoby, żeby taka tutaj liczba prewencja była odpowiednia, żeby Państwo radzić, bo się mieszkańcy też będzie możliwość dyskusji, zadawania pytań. Będziemy się też pytali o nasze drogi, o zatoki, o inne sprawy. Zapraszam. Następnie mamy 3 maja święto w Wrocławiu Polskim. To ja na 12 mamy święto w Stanisławce. Cały maj praktycznie zajęty 19 Czołgak czy 18? 19. 19 przegląd orkiestr. Koncert związany z szczelnia na jego koncert orkiestr ten czerwca. Zawody strażackie czerwca, 16 czerwca. I co jeszcze 26 maja mamy stulecie parafii w Sąsiu Polskim. Tam prace trwają, też jeszcze chciałem powiedzieć, że Rzeszowa. Remiza jest odmalowana, dat jest zmieniony. W tej chwili tam też poprawiamy sanitariaty, tak żeby nam to zdążyć. I 26 maja też chcemy po tych uroczystościach w kościele chcemy zrobić taki festyn na rodzinę. Też zapraszamy radnych, sołtysów i mieszkańców. Tak, że będzie prezydent pisał. Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania. Trzymajmy kciuki, aby te wszystkie wnioski, które zostały tutaj przedstawione, przeszły. Przechodzimy do rozwiązania. Ja chcę podziękować panu Witowi, że tak za taką szybką interwencję pana cmentarza. Naprawdę to dla mieszkańców Koroszowa jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować tutaj w imieniu mieszkańców Katia za torem, za wyrównanie drogi. Tak, ja nie wiem, czy pani radna słyszała to, co mówił proszę tego Pińca. Bo myślę, że do końca czerwca ta droga będzie wysypana Pińca. To jest muszkowe. A to tego nie słyszałam. Mamy tak, ponieważ ta firma, która będzie remontowała tory, oni od nas dzierżawią placę zaczynamy w Parku i w Jarosławcu. Będą tam składować swój materiał, zamiast za to zostawią nam 300 ton Pińca. I do tego, jak będą tutaj odsiewkę torów robić, to mają sypać tą odsiewkę od razu na tą drogę i wyrównać. Więc jeżeli dotrzymają słowa, to droga będzie 500 wysoka. To już byśmy mieli spokojność.
oczywiście drogi wiadomo dla nas najważniejsza rzecz. I chcę powiedzieć tak, że dobrze by było, żebyście, żebym ja zawsze wiedział, żeby mi była zmieniała decyzja, jak idziemy w kierunku drogi, bo ja za tym tam drążę, a jak potem jest zmiana, to muszę to przystawić i z powrotem dojdzie, to właśnie dobre jest, ale jest tak, planowana jest w tej chwili, już na zewnątrz mówię do powiedzieć, cały odcinek drogi przez Kornelówkę w tym roku i tak jak mówił, wspominał, że tak reprezentuje, jest rozpytywana.
Wiem, że teraz w Zamościu będzie w maju też na tym marszu. Dobrze, ale ja tylko tak uważam. Jeżeli Rada Gminy tutaj pani skarbnik w jakiś sposób nie mogę jeszcze jakoś. Musimy się zastanowić, w jaki sposób możemy tutaj, ja bym też popierał ten wniosek. Jakoś to te przekazać, bo naprawdę ta młodzież to i to trzeba ich docenić za to, że zamiast siedzieć przed komputerem w domu, przed tym wzorem, oni na każde praktycznie nasze zawołanie telefon są. I jakby była taka możliwość prawna, to jak najbardziej. Jak może, przepraszam, że od razu nie powiedziałem, mam jeszcze inny temat. Chodzi o cmentarz Koryczowego. To ile wiem, nie znam dokładnie miejsca, ale teraz przy bramie, gdzieś po lewej stronie, jest pochowany dwóch żołnierzy, których oni zostali zaordynowani w 20 roku przez Łuszynię. Jest tam taka możliwość. Ale mam to do mojego wyzwania. Ale ja nie chciałem o tym, to mówię, nie? Następna sprawa, na mogile żołnierzy z II wojny światowej nie jest orzeł, tylko garba. No, można by koronę zrobić, żeby był orzeł w koronie w pomniku, bo czas się zmienił, już tyle lat minęło, a orzeł jest komunistyczny na tym żołnierzu. Żołnierze byli, jak walczyli, to orzeł miał koronę. No i dobrze by było, żeby ona wróciła na swoje miejsce. Panie Wójcie, w związku z tym, że w karku planuje Pan dać ten gliniec, to może im ten gruz będzie niepotrzebny, ja mam miejsce do zagospodarować. Dobrze, na razie nie zabieramy, więc i jeszcze jedno. W poprzedniej kadencji podjęliśmy tu taką uchwałę na temat stypendium dla dzieci wybitnie uzdolnionych. Ona obowiązuje, czy nie? Tak, obowiązuje. Przyjęliśmy zmiany, ponieważ uchwała była podjęta, ale środków z rzeczy nie było. To jest taka uwaga, więc ktoś ma na przyszłość, jeżeli ma to uważę, że zapisywać. 12 tysięcy zapłaty. 12 tysięcy, tak. Wnioski są rozpatrzone, to będzie realizowane. Dobrze, dziękuję. To było takie wyjście, jakby szansę do tego właśnie. Na ten sposób. Pani marszałek. Ja jeszcze mam pytanie. Tutaj do pani kierownik, do pana wójta. Co będzie z tą opieką wytchnienia? Złożony jest wniosek. Czy? Tak. Tak, pani. Dzisiaj pan podpisał wniosek i wniosek został wysłany do urzędu wojewódzkiego. Czekamy na po prostu na decyzję. Jest złożone na kwotę 25 200 zł. Ale 20% wkładu własnego i 80% ma być dofinansowane. Czy dostaniemy całą kwotę, czy część uda mi się podjąć, czy w ogóle w zależności. Ministerstwo ma 110 milionów chyba na ten program, więc z tego co się orientuje kilka gmin z danego województwa zamojskiego złożyło wnioski, ale nie wszystkie, więc myślę, że jakąś kwotę na pewno dostaniemy. W tym wniosku zaplanowany jest 120 godzin dla jednej osoby, dla 7 osób po 120 godzin opieki. Próbujemy, była informacja umieszczona na stronie internetowej, był wniosek, który mieszkańcy mogli zgłaszać do nas. Żaden wniosek nie wpłynął taki z taką prośbą o opiekę wytchnieniową. Jednak po prostu złożyliśmy wniosek, dlatego że jest możliwość po prostu, jeżeli nie będzie zainteresowany nadal, to jest możliwość po prostu nieprzyjęcia tej dotacji, odrzucenia dotacji, jeżeli po prostu nie będzie osób chętnych. Ale następnie złożyliśmy dla, tak jak mówię, dla 7 osób po 120 godzin. Dziękuję.
następuje z lotem wszystkich orkiestr całej, bo tutaj tak powinien być szczytelną. I nasza orkiestra była w tamtym roku. I coś takiego chcemy zrobić 11 maja. Zapraszamy sąsiednie orkiestry z danej gminy, gdzie są, nie wszyscy są, tylko te, co chcą i mogą przyjechać 11 maja. I chcemy zrobić coś tego typu, jak, tak jak w Lichaniu, tylko dla mniejszej ilości orkiestr, coś takiego w Czułkach. Później będzie właśnie 26 wracamy w nocy, może o 3 nocy i od razu 26 o godzinie 11 w kościele na stuleciu w parafii Kościoła Polskim. Później będzie przemarsz wokół kościoła też na wewnętrznym przemarszu. Później 2 czerwca jedziemy z Wierzchowskiego Parku Uniwersytetu, gdzie nasza orkiestra, przepraszam, na Święto gdzie będzie też reprezentowała gminę Sitno. 9 czerwca będzie w Zamościu Prawa, też została zaproszona. I później będzie Mielisz w czerwcu jeszcze. Ponadto nasza orkiestra jako stanowi naszej gminy Sitno na Rzeszach Teledysk. Teledysk Stowarzyszenia Kariera Ziemia Zamorska zrobiła coś takiego, że z każdej gminy jaki zespół reprezentuje w orkiestru naszą gminę. Tutaj naszą gminę Sitno reprezentuje orkiestrę młodzieżową. Także cały czas jeżdżą, nawet podczas świąt brali w Czołgach, na przykład z też nie mieli przerwy. I wiadomo, że będzie najkatolika, że teraz będzie koszt autobusu, no i jakieś pożywienie czy nocne. Też trzeba można w pewien sposób to zapewnić. Ja jako budżet mam dotację całościową. I tą dotację całościową muszę podzielić sobie na całą rodzinę wszelkiego rodzaju problemu. I to można jedynie na tej zasadzie pomóc, zwiększając dotację jakoś. Bo ja później tą dotację mogę sobie rozbić na koszty wspólne wartościowe. I jeżeli można, to pewnie sam napisałam tej rady i na ostatniej sesji, żeby Panie Przewodniczący, jaką kwotę się postawi? Mówiliśmy tutaj z tym. Ja myślę, że trzeba wszystko przeliczyć, co ja na jakiej zasadzie mieliśmy tutaj, bo to nie sztuka w tym momencie powiedzieć za taką kwotę, a w drugiej chwili co innego. My prosimy o przygotowanie propozycji. Tak, właśnie. Poprosimy o przygotowanie, my się nawet pochylimy i spróbujemy zgłosić. Panią Skarbnik poprosimy, żeby nam jeszcze coś spróbowała wydawać w tym budżecie 2019. Jest dużo zgody na drugi rok w gminie, ale nie chciałem mówić o tym, bo to jeszcze nie załatwiono. Chcę, żeby Rada widziała. Ten kamień, który został załatwiony 800 ton, na tą drogę, tam gdzie ma być Litwa. Mówimy w ten sposób, że rozmawiając, że na terenie gminy Komarów jest inna odbudowa, żeby na terenie od naszej strony była odbudowa ta z kamieni. No i robię to tak takim gospodarczym sposobem, bo jak to wyjdzie, to ta droga po kamień będzie tańsza od odbudowy, bo ten kamień przyjedzie do nas z transportem i bezpłatnie. To jest no, darmowe. Jakby to wyszło, to ta droga by nas dużo mniej kosztowała, ale jak by to już uda się spinalizować, to wtedy się na której sesji pochwalę. Tylko ten wiem, wychodzę za tym i najprawdopodobniej to wyjdzie. To pana Jana jeszcze, ale tamto zakrzeczenie jest i jest i tego nikt nie rusza już tyle lat i nie wiem, kiedy to będą, czy będzie zakrzeczenie do bytu. Tak. Tam zakrzeczenie, geodezję trzeba to wszystko... To wszystko jest robione. Robi tej gminy, ja przepraszam, ale te drogi, które też w sposób projekty robione i to już dyrektor rejonu dróg działa i Dobrze, to jest
Starsze osoby z tych naszych środowisk
To też jest taka tendencja, że nie chcą jechać do dzieci i tam, pomimo, że dzieci mają bardzo takie mieszkaniowe czy lokalowe, ale no, te osoby po prostu nie chcą jeszcze z własnych środowisk. I jest to naprawdę problem. Także te usługi opiekuńcze spełniają się z dobrą formą. Poszukujemy coraz więcej tych opiekunek. Od stycznia szukaliśmy opiekunki przez 3 miesiące. Bardzo zgłosiłam się, tamtych opiekunków, ale no, także zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych jest znaczne. Jak to się z tego mogę wypowiedzieć w tym kierunku? Tam
są różne. Nie. Ale jest to samorządowe. Nie, ale to jest... Organizacji. Ale ja nie mam tego zapisanego jako wielokrotnicy. Mam kontrolówkę, droga numer 110-700L. To jest jedna ta droga, ona prowadzi od drogi powiatowej, aż tam do tego... Tak, 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 wiecie, tak, 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 tak. Ale na tą samą drogę i tak to są dzielone. A jaka? To znaczy, że tutaj... Czyli rozumiem, że te 200 metrów mamy gdzieś 100 metrów stukowo szkolnego i 100 metrów tam dać. Nie mam w budżecie nawet takiego rozwinięcia takiego na dwa odcinki. A tam była propozycja, żeby nie wiem, odstrzygowania na dole. I to by było, że wie, jak tam jest. No wiem, ale to jest panie leżące. Sam dół na dole. To na razie czego się już nie ma, to ja bym czego nie dał, a tutaj będzie położyć 200 metrów. Zróbmy, ale zróbmy w tym koronówka, którą i tak, będzie miała drogę powiatową. Cały, jeżeli to będzie, wniosek przejdzie, całą drogę powiatową, cały odcinek od skrzyżowania tutaj po sklepu do Fabrosu. Czy to jest mało? Zróbmy to. Żużel, wie pan ile tam już poszło. To ja rozumiem, ale to może przyszły do roku, kiedy są na koronówki, przekażemy na wolnie koronówkę, jest robione 200 metrów tam. Ale proszę, nie ma tego chciał, dopiero się dzisiaj dowiaduje o tym. Ja myślałem, że to jest koronówka, kolonia się dosłużyła, to... Ja przyjmę to z głowy, że... Ta sama droga jest propozycja? Tak. Ale to ile na to? Ja mam na to, że to jest. Thank you.
przeprowadzić jeszcze jedno głosowanie. Wniosek w sprawie budowy remontu odcinków dróg gminy wskazany w sprawozdaniu wójta gminy Sitno. Rozpoczynam się głosowania. Są jakieś pytania? To zamykam obrady 8 sesji Rady Gminy 8 kadencji.